Cześć moi mili, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Oczami Odburzonych, a wręcz wcześniej jakby zaburzonych, no ale jakby dzisiaj ze mną Tomek, który jest odburzony. Prawda Tomku? Tak, cześć, witam wszystkich, którzy nas oglądają w tym momencie. Jakbyś mógł tam troszkę opowiedzieć, jakby z czym się zmagałeś, jak ci się to wszystko rozpoczęło, jakbyś taki wstępik, wiesz, z kim mamy tutaj przyjemność. Jasne. Może zanim zacznę właśnie opowiadać o tym, jak zaczęło mi się zaburzenie, to powiem o sobie, że uważałem się i myślę, że byłem osobą przed zaburzeniem, która była taka dosyć pewna siebie, bardzo jakby psychicznie odporna na różne rzeczy. Wydawało mi się, że jakieś takie sytuacje typu doły psychiczne, a już w ogóle zaburzenia i inne rzeczy, to w ogóle są sytuacje, które ja bym nie mógł wpaść. Jakby wielokrotnie miałem sytuacje, w których musiałem wykazać się odpornością psychiczną i było wszystko okej, tak? Gdzieś tam nawet liderowałem w różnych grupach. No i nawet taki stres no, nie powodował mi jakichś poważnych sytuacji, czy jakieś problemy nawet osobiste, to sobie ze wszystkim dawałem radę. No i właśnie żyłem sobie w tej mojej bańce mydlanej, że wszystko jest takie okej i te problemy takie, jeżeli chodzi o naturę psychiczną, to w ogóle mnie nie dotyczy. I dlatego też zdecydowałem się na to nagranie z tobą, bo myślę, że takie osoby też są i też tkwią w zaburzeniu. Druga kwestia, że mi na przykład filmiki, które oglądałem, twoje filmy, bardzo, bardzo pomogły. I też dlatego chciałem z tobą ten wywiad, tę rozmowę przeprowadzić. No i teraz wracając do mojego zaburzenia, jak to u mnie było i z czym się zmagałem, to właśnie mówiłem o tej bańce mydlanej, bo tak naprawdę problemy ma każdy. My po prostu gdzieś sobie odsuwamy i u mnie tak było, że ja miałem różnego typu problemy, z których sobie nawet nie zdawałem sprawy. Tak? To był właśnie stres w pracy, to były jakieś problemy w związku, problemy w rodzinie, różne rzeczy. I to się tak u mnie nawarstwiało też trochę i to gdzieś tam odkładałem w swojej psychice. Natomiast miałem taki rok, było to tak około 2, może trochę więcej lat temu, no trochę więcej, który był taki przełomowy dla mnie, czyli to wszystko się jeszcze bardziej jakby wróciło do mnie. Nie rozwiązywanie swoich jakby, nie przepracowywanie swoich rzeczy powodowało to, że one narastały, tak? One wracały do mnie. No i w którymś momencie pamiętam, że ten stres u mnie sięgnął zenitu, czyli miałem straszny problem w związku. Pamiętam, że nawet pojechaliśmy na wspólne wakacje, które jakby miały nam dać czas na takiego odpoczynku, nawet psychicznego. A ja podczas tych wakacji w ogóle nie odpocząłem, tylko jakby cały czas żyłem w ogromnym stresie. Dodatkowo jeszcze miałem problemy takie, musiałem podjąć ważne decyzje życiowe, problemy w pracy, trochę w rodzinie. No i w którymś momencie właśnie to wszystko u mnie się skumulowało i pękło. I zacząłem właśnie odczuwać objawy zaburzenia. Ale ja sobie z tego w ogóle nie zdawałem sprawy. Pierwsze takie objawy to właśnie były jakieś takie myśli, czy ze mną wszystko jest ok, jeżeli chodzi o moje zdrowie. A pojawiało się to w sytuacji właśnie, jak sobie później uświadomiłem, takiego ogromnego stresu, czyli jakby odsuwając te swoje problemy, zacząłem się zastanawiać, czy nie wiem, czy moje zdrowie, czy jest wszystko ze mną ok. No jakby tak to się zaczęło. A później to już było tylko gorzej i gorzej. Nie wiem, czy chciałbyś, żebym opowiedział właśnie tak, no, jak to dalej się rozwijało. Nie, no jasne, oczywiście. Tak? Czyli u mnie właśnie pierwsze objawy to były objawy takie właśnie z natury zdrowotnej, bym to nazwał, że zacząłem się, jakby w ogóle nie mając podstaw, obawiać, czy wszystko jest ze mną ok, czy na przykład nie choruję na jakąś poważną chorobę, typu, nie wiem, nowotwór. I to było już dziwne, bo ja nigdy nie miałem takich myśli, jak sobie teraz o tym myślę. Następna rzecz, która się skumulowała, to właśnie, że zacząłem mieć te problemy zdrowotne, czyli na początku miałem jakieś takie bardzo nietypowe zapalenie gardła,
Później dostałem jakieś wyniki badań, które były takie średnio dobre. Ogólnie, jak na mój wiek i na moje zdrowie, one były dobre, ale coś tam nie było za bardzo ok, więc normalnie, gdybym do tego podszedł, to nie byłoby żadnego problemu. Natomiast u mnie to zaczęło się rozwijać właśnie w stronę taką, czy ze mną jest wszystko ok. No i pamiętam ten dzień, kiedy po prostu ten stres już był tak ogromny i te moje obawy były takie duże, że po prostu siedziałem, miałem w ogóle, może o tym powiem, pracę, w której spotkałem się z ludźmi. I siedziałem na spotkaniu i w którymś momencie po prostu zaczęło mi serce walić. Dostałem takiego ataku gorąca, zaczęło mi serce walić, zaczęło mi się robić duszno, myślałem, że zemdleję. No i wyszedłem z tego spotkania bardzo szybko i zacząłem chodzić, nie wiem, po parkingu przy budynku. Nie wiedziałem, co mi w ogóle jest. Myślałem ogólnie, że mam zawał. Takie miałem objawy ala zawałowe. No i w ogóle po drugim moim wyjściu moje koleżanki z pracy się już bardzo zainteresowały, bo ja nigdy się tak nie zachowywałem. Mówiłem właśnie, że wali mi serce, że mam takie zawroty głowy, że zaraz zemdleję, że mi brak tchu. No i ogólnie odwiozły mnie do szpitala. W szpitalu po prostu, jak zrobiono mi wszystkie badania, to wszystko było ok. Poza tym, że miałem właśnie podwyższone ciśnienie i puls. A ponieważ u mnie w rodzinie właśnie były takie problemy zdrowotne związane z ciśnieniem, no to lekarz stwierdził, że to może są początki nadciśnienia, że może jakieś tabletki, ale że to jeszcze spokojnie, że mam iść do lekarza. Natomiast ja nie wiedziałem, co mi jest. Teraz już wiem, że to był pierwszy atak paniki i to taki bardzo silny, bardzo, bardzo silny atak paniki. Natomiast ja w ogóle do tego tak nie podchodziłem, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. No i po tym pierwszym ataku paniki, jak wróciłem, to jeszcze pojechałem do moich rodziców, bo akurat byłem w miejscowości, gdzie oni blisko mieszkają. Jakoś się uspokoiłem i pamiętam, że wracałem do domu, już miałem takie straszne myśli dotyczące właśnie mojego zdrowia, że na pewno już teraz to się wspomnie, że tak powiem, że to już jest koniec. Zaczęły mi się wkręcać jakieś myśli filozoficzne, typu właśnie czemu tak się dzieje, czemu umieramy. To takie początki w ogóle. I na ten czas to ustało, tego dnia. Natomiast następny dzień, ja już powiedziałem w ogóle w pracy, że wszystko jest ok, że to po prostu jakieś takie, no nic takiego znaczącego. Akurat właśnie też jechałem samochodem. Ja nie prowadziłem tego samochodu w pracy i przejeżdżaliśmy przez cmentarz, bardzo blisko cmentarza. Ja widziałem ten cmentarz, no i w tamtym momencie co? No cmentarz jak cmentarz, nic się wielkiego nie dzieje, tak? Natomiast ten cmentarz mnie tak przeraził, ja poczułem tak ogromne przerażenie i zacząłem się tak bać, w ogóle to było dla mnie takie nie wiadomo skąd, że tak naprawdę już nie mogłem się na niczym innym skupić. Nie skupiałem się na pracy, po prostu no, ogrom takich myśli dotyczących właśnie śmierci, umierania, zdrowia i tak dalej. No i cóż, jak następnego dnia już się obudziłem, to już czułem taki lęk jakby wolno płynący, czyli nie wiadomo z jakiego powodu czułem strach. Wziąłem sobie urlop w pracy. I pamiętam, to był też taki dzień, którego nie zapomnę chyba, że poszedłem do sklepu i zobaczyłem starszą kobietę, taką bardzo sympatyczną, starszą babcię, która mnie tak przeraziła jej widok, bo zacząłem sobie uświadamiać, że po prostu, nie wiem, wszyscy się starzeją. No po prostu było takie nawet, nie umiem wytłumaczyć, dlaczego ona tak bardzo mnie przeraziła. Po prostu widok starszej osoby mnie przestraszył, gdzie ja po prostu bardzo kocham starszych ludzi, uwielbiam z nimi przebywać. Na tamten czas po prostu to było coś, co było dla mnie... Ja ogólnie podejrzewałem, że mi się jakaś choroba psychiczna załączyła chyba, ponieważ to było tak niezwykłe zachowanie dla mnie, że no już to poszło w taką stronę bardziej psychiki. No i zacząłem po prostu szukać jakiegoś telefonu do psychiatry. No i co? Bardzo szybko jakby znalazłem ten kontakt, na popołudnie się umówiłem.
No i pan psychiatra, który zrobił ze mną taki wstępny wywiad, pytał się właśnie, co mi jest. Ja mu powiedziałem, że właśnie miałem taki objaw, że nie wiem, przerażają mnie osoby starsze, że właśnie już mam jakiś mętli w głowie i tak dalej, i tak dalej. No i że podejrzewam, ponieważ u mnie w rodzinie właśnie moja ciocia chorowała psychicznie, miała schizofrenię. No to, że właśnie ja też to mam, że jest to gdzieś dziedziczone w genach. I on jakby też właśnie tak uśmiechnął się trochę do mnie i powiedział, że nie, wie pan, to nie jest żadna choroba psychiczna. Ja to właściwie i tak od razu jakby zdiagnozował, że podejrzewam, że pan to było właśnie takie zaburzenie lękowe. No ja w ogóle nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście przepisał mi leki. No i powiedział, że właściwie to przepisuje mi te leki, ale no właściwie to powinienem pójść na jakąś psychoterapię. No i jak ja usłyszałem o tym, że mam pójść na jakąś psychoterapię, oczywiście ja nie mam nic, nie miałem wtedy żadnego takiego negatywnego stanowiska, jeżeli chodzi o terapię, o psychologów i w ogóle, wręcz przeciwnie, no ale myślałem, że mnie to w ogóle nie dotyczy, no jak ja mógłbym chodzić na terapię. Druga kwestia, no te leki, no to już wtedy tak bardzo mnie wstrząsnęły, że ja mam brać jakieś w ogóle leki. No ale stwierdziłem, że okej, oczywiście pan doktor bardzo miły i wytłumaczył mi wszystko, żeby tego tylko nie brać na noc, że to się bierze rano. No i zobaczymy, jak te leki zadziałają, jeżeli będzie wszystko okej, to później jak ja już się uspokoję, to też będziemy to odstawiać. Od razu też mi to powiedział, że to właśnie ciebie nie jest na cały czas. Dlaczego o tym tak długo mówię? Dlatego, że ja te leki niestety wziąłem źle, czyli nie tak, jak powiedział mi lekarz, tylko wziąłem je po południu. I to, co się ze mną działo potem, to już mnie totalnie uświadomiło w tym, że to jest jakaś choroba psychiczna, ponieważ ja całą noc nie mogłem spać. Miałem bardzo dziwne myśli, dziwne obrazy w głowie, takie lękowe typowo. Dlatego też przestrzegam, żeby po prostu słuchać lekarzy. Jeżeli ktoś właśnie bierze leki, to żeby po prostu stosować się do wszystkich wytycznych. Ja jakoś ze swojej głupoty tego nie zrobiłem. Znaczy chciałem, żeby mi to szybko pomogło, bo myślałem, że się weźmie pigułkę i będzie wszystko po sprawie, nie? Wiesz, o co chodzi. Bierzesz tabletkę jak na ból głowy i po prostu ta tabletka ci się od razu pomoże. No u mnie to spowodowało to, że... Tak, i wziąłem i myślałem, że jutro się obudzę i będzie okej. Okay. No u mnie tak nie było. To doprowadziło do takiego stanu, że właściwie to już się zgłosiłem na oddział psychiatryczny sam rano. Wytłumaczyłem, o co chodzi, no i pani doktor powiedziała, że ale w ogóle ja nie widzę u pana jakiejś potrzeby, żeby pan tutaj został. No musi pan jechać do domu, się uspokoić i zadzwonić do tego swojego lekarza, o co w ogóle chodzi, tak? No bo on wcześniej jeszcze nie odbierał do mnie telefonów. Zadzwoniłem, no i oczywiście on mnie uspokoił, że proszę być spokojnym, że to po prostu źle pan to wziął, no trzeba to rano i tak jeszcze mówi właśnie, że przez 2 tygodnie mogą być takie objawy, że będę się różnie czuł. No i oczywiście przez te 2 tygodnie to już wpadłem w takie stany lękowe, że to już była naprawdę dla mnie dramat, dlatego że z takiego w miarę normalnego życia właściwie lęk towarzyszył mi non-stop. Bardzo dużo rzeczy już na tamten czas mnie straszyło. No i oczywiście wziąłem zwolnienie lekarskie i siedziałem w domu, więc dopóki siedziałem w domu, to jeszcze było w miarę okej. Okay. Natomiast jak już wróciłem do pracy, to w ogóle sama myśl o tym, żeby wrócić do pracy. Później jak wróciłem, spotkanie z ludźmi, no to wszystko powodowało u mnie straszny, ogromny lęk. I zaczęła się moja jakby trauma. I w tym momencie rozumiem tak naprawdę każdego, kto przechodzi przez zaburzenie, czy jest w zaburzeniu, no bo po prostu to niszczy życie, niszczy twój pogląd jakiś taki na świat realny. No to tak jak się nazwa wskazuje, zaburza. Ja tak naprawdę zacząłem już wtedy odczuwać właściwie głównie lęk, ale sobie tego jeszcze nie uświadamiałem. No i później z każdym dniem to już było tylko gorzej. Oczywiście po namowie właśnie lekarza też znalazłem sobie terapeutę, z którym jakby zacząłem współpracować. I właśnie moja terapeutka była bardzo, bardzo fajna. Bardzo też dobrze wspominam te spotkania. Natomiast ona zaczęła się zajmować moim życiem prywatnym, tak? Moimi problemami, żebym opowiadał o sobie.
No to było bardzo pomocne, ale ja pamiętam z pierwszych spotkań to, że tak sobie miałem w myśli, że dobrze, no ja opowiadam i wszystko jest okej, ale tak naprawdę to ja czuję lęk. To jest mój problem, nie? Że ja nie chcę opowiadać o swoim życiu. Znaczy, nie chcę. No ja mogę z nią rozmawiać, rozwiązywać jakieś swoje problemy, natomiast no czemu ona nie pomaga mi w tym lęku? No i u mnie nerwica się zaczęła wtedy rozwijać na maksa. To znaczy, ja już właściwie wszystkiego zacząłem się bać. Miałem ogrom myśli filozoficznych, ogrom jakby takiego nieuzasadnionego strachu, który z każdą myślą miał jakby inny. Dzisiaj bałem się na przykład, nie wiem, ziemi, jutro mogłem się bać tego, co będzie z nami w przyszłości, pojutrze mogłem się bać tego, co, nie wiem, jakieś sprawy takie związane z moją rodziną. No różne miałem właśnie myśli, każda myśl jakby napędzała kolejny lęk. No i w którymś momencie doszedłem do tego, że jakby tracę ten swój rozum chyba, że jednak ta diagnoza i z tym też, dlatego to mówię, bo później jak rozmawiałem z ludźmi, którzy mają zaburzenie, to często właśnie oni tracą to zaufanie do siebie i myślą, że już popadli w jakąś chorobę psychiczną. I u mnie dokładnie tak było. No i jakby znajdowałem już sobie potwierdzenie tego, czyli jakby negowałem to o czym wiedziałem, że mam to zaburzenie, jakby szukałem czegoś innego. No i na końcu to już miałem, pamiętam pierwszy dzień, jak wpadła mi taka myśl, że skoro ja już jestem tak strasznie ze mną źle pod tym względem psychicznym, to czy ja sobie czegoś przypadkiem nie zrobię? I tutaj bardzo mi pomogła moja terapeutka, ponieważ poszedłem właśnie z tym problemem do niej i powiedziałem, że mam takie myśli, zacząłem się tego bardzo, bardzo bać. I właściwie już nawet tak sprawdzać, tak? W sensie może nie do końca, czy tam, bo wiem, że niektórzy wychodzą na balkon, czy na pewno skoczę, czy tam nie wiem, czy coś z ostrym narzędziem sobie nie zrobię. Natomiast ja tak nie miałem, ale zacząłem jakby siebie kontrolować, czy ja na pewno wszystko robię ok. A kolejną myślą, jaką mi super wpadła, to była krzywda, czy ja nie zrobię krzywdy komuś bliskiemu, tak? I to było dla mnie tak traumatyczne, ponieważ ja zawsze jakby staram się pomagać ludziom, jestem, mi się wydaje, taką dosyć empatyczną osobą, a no ja z jakimiś myślami, że mógłbym komuś zrobić coś złego, no to mi już nie dawało jakby w ogóle wytchnienia. No i wtedy jakby cały czas powtarzały mi się to właśnie te różne myśli a propos utraty kontroli, a propos zwariowania, a propos tego, czy sobie czegoś nie zrobię, czy komuś czegoś nie zrobię. Myśli filozoficzne. Pamiętam, że już takie myśli nawet tego typu mnie straszyły, że skąd się na przykład wzięła ziemia, skąd się rośliny wzięły, dlaczego rosną w ogóle, co to wszystko napędza. No tak jak się domyślasz, jak cały czas człowiek żyje w takich myślach, no to cały czas ma ten lęk. Tak, więc lęk towarzyszył mi tak właściwie, jak otwierałem oczy, minęło 5 sekund i ja już czułem lęk. Nie mogłem tak naprawdę normalnie funkcjonować, w sensie chodziłem do pracy i żyłem w tym lęku, ale nie wiem, mało jadłem, bardzo schudłem, to też miało wpływ. Dodatkowo jeszcze właśnie takim bodźcem, gdzie też mogło to potęgować, było to, że wcześniej jakby paliłem papierosy, wrzuciłem te papierosy i też jakby ta moja chemia mózgu się zaburzała w ten sposób, że jakby czułem taki niepokój, to u mnie było jeszcze bardziej wzmożone. No i tak już idąc dalej, że w takim stanie, że tak naprawdę ja już nie mogłem do końca normalnie funkcjonować, bo na spotkaniach ze znajomymi wychodziłem z tych spotkań po 5 minutach, bo bałem się, że coś będzie nie tak, że nie wiem, że ktoś na mnie źle spojrzy, że ja coś może zrobię złego. Właściwie z takich oficjalnych spotkań w pracy to unikałem już tych spotkań, gdzie to jest część mojej pracy. Więc zastanawiałem się, czy w ogóle co dalej w ogóle ze mną będzie, bo tak, zaburzyło mi się takie relacje społeczne, w sensie pracowe, relacje z moimi znajomymi. Na szczęście w tym wszystkim bardzo pomogła mi moja dziewczyna właśnie, mój związek. Ona mnie bardzo wspierała, bo też się bałem, że mnie zostawi. Ona w ogóle tego też nie rozumiała, dlatego osoby, które są zaburzone, to właśnie
Musicie zrozumieć to, że osoby, które nigdy nie spotkały się z zaburzeniem, one mogą wysłuchać was, mogą was zrozumieć, wspierać, jakby mnie tak było, ale one tego nie przeżyły. One wiedzą, o co chodzi w tym, tak? I u mnie dokładnie tak było, że miałem bardzo duże wsparcie, bardzo duże zrozumienie, ale jak opowiadałem na przykład jej, że wiesz, to jest tak jak przed egzaminem maturalnym, nie? Że wstajesz rano i masz ścisk żołądka i masz dreszcze i wszystko cię straszy, męczy i w ogóle, to ona mówi, ale ja tego nie rozumiem do końca, nie? Ja tak nigdy nie miałam, ja nie wiem, o co ci chodzi. No ja wiem, że ty się boisz, że to jest taki nieuzasadniony ten lęk, że ty wiesz, że to jest nieuzasadnione, ale mówi, no to nie możesz sobie wytłumaczyć, że nie ma się czego bać? Ja mówię, nie, to tak nie działa. Ja sobie tłumaczę, ale to w ogóle nic mi nie pomaga. No i tutaj jakby na takim etapie, gdzie już naprawdę mi się wydaje, że sięgnąłem dna, bo się zastanawiałem w ogóle, czy nie wiem, nie skończę na jakiejś ręce, bo nie będę mógł pracować, nie będę odrzucony przez wszystkich, to zacząłem grzebać w internecie i jakby wyszukiwać, bo mówię tak, no dobra, mam leki, mam jakby pomoc psychologiczną, ale nie pomaga mi to. Ja nie widzę tych zmian u siebie, że cały czas jest jakby z dnia na dzień jest albo gorzej, albo na takim samym ciężkim poziomie. I jakby szukałem tą stronę tego forum. I to jakby no zaczęło mi właśnie bardzo, bardzo pomagać. Poza tym myślę, że pewnie leki też trochę działały i już zacząłem się troszkę uspokajać, ale naprawdę troszkę. I powiem ci tak, że pierwsze co, to przeczytałem jakieś twoje wpisy na temat zaburzenia na tej stronie. Wtedy nawet się nie logowałem w ogóle tam, tylko wszedłem tak, można powiedzieć, trochę przez przypadek. I wytłumaczyłeś tam w ogóle, skąd to się bierze, że zaburzenie lękowe się bierze właśnie z zaburzonej chemii mózgu, że to jest właśnie ten stres. No i jakby pamiętam, że ten pierwszy artykuł, który zamieściłeś, to przeczytałem 3 razy chyba i tak się w niego zaangażowałem, że sam się złapałem na tym, że mi lęk odszedł. No, że jakby tak w tak fajny sposób to wytłumaczyłeś i ja jakby zastanawiałem się nad tym, mówię, no faktycznie, faktycznie. Poza tym też tam było, jak czytałem w jakiejś innej stronie chyba, że takie zaburzenie właśnie może się wziąć z tego, że ze stresu, z nieprzepracowanych sytuacji właśnie i tak dalej, i tak dalej. No i ja na tamten czas to sobie myślałem, że przecież u mnie w życiu to wszystko było okej. Natomiast jak zagłębiłem się głębiej, znaczy jak pomyślałem o tym wszystkim, co było w moim życiu, to stwierdziłem, że nie, że właściwie nie wszystko było u mnie okej, że ja miałem cały czas stres i że po prostu w którymś momencie on dał upost, tak? Że no to wszystko się przelało, tak jak się mówi, że po prostu się zbiera jak do garnka, aż w końcu się w ogóle wylewa. I pamiętam, że wtedy chciałem sprawdzić, co jest więcej na tej stronie, na tym forum. I się zalogowałem. I po zalogowaniu też zobaczyłem, że jest opcja komunikatora. I pamiętam, że jakby zacząłem pisać z jedną osobą, w ogóle taką anonimową. No i opowiadać jej o tym, że mam taką traumę straszną, że się cały czas boję, że już w ogóle nie jem, że chudnę, że się zastanawiam, czy w ogóle będę normalnie żył kiedykolwiek. I pamiętam, że ta osoba już była taka, ona się zmagała z zaburzeniem, ale już była tak na dużo bardziej zaawansowanym poziomie niż ja. I ona mi właśnie to wytłumaczyła. Mówi, słuchaj, no jesteś w zaburzeniu, ale z tego się wychodzi. I najważniejsze, co zapamiętałem, to że właśnie, że z tego się wychodzi. I właśnie poleciła mi jakiś filmik chyba twój, gdzie nagrywałeś właśnie o tych początkach i tak dalej. I tam też mi to właśnie utknęło, że pamiętam, że pierwszy film, który obejrzałem, że z tego można wyjść. Jakby wiesz, ja czytałem to w internecie, że z tego się wychodzi, że to przemija, że trzeba nad sobą pracować i w ogóle, a ja w to już nie wierzyłem, nie? Ja już nie wierzyłem, że ja w to że z tego wyjdę. No a tutaj osoba, którą mogłem zobaczyć, która też mówi, że była zaburzona, że też miała takie objawy właśnie podobne do mnie. I że naprawdę przy pracy i przy chęci można jakby wyjść z tego. Ja pamiętam, że obiecałem sobie wtedy tak wewnętrznie,
że ja wrócę do takiego stanu, w jakim byłem wcześniej. Czyli do takiego normalnego życia, takiego stanu, gdzie ja uważam, że nie wiem, psychicznie będę okej, że mnie nic nie złami i tak dalej. Na dzień dzisiejszy wiem, że do takiego stanu już nie da się wrócić, ponieważ się przeżyło to zaburzenie, już się w zupełnie innym miejscu jest. No ale ja sobie wtedy to obiecałem i powiem ci, że zacząłem oglądać filmiki. Właśnie twoje filmiki, które nagrywałeś na kanale. I pamiętam, że z każdym filmikiem było mi nie to, że może lepiej, ale zacząłem sobie zdawać sprawę z różnych rzeczy. I pamiętam, że przy pierwszych filmikach zacząłem mieć nowy objaw, to znaczy somaty. I to takie mega silne somaty. Już chyba z tego wycieńczenia, z tego całego stresu i przemęczenia organizmu i w ogóle niejedzenia, dostawałem tak silnych bóli głowy i tak w ogóle miałem takie mega silne jakby ściski, różne uciski w oczach, nie wiem. No tak jak ty wiesz, przy zaburzeniu, nie? To ja już dawno tych twoich filmików właśnie nie oglądałem, ale ty tam opowiadasz o tych wszystkich objawach, jakie mogą być. I ja właśnie miałem bardzo dużo takich somatycznych jakichś rzeczy. I pamiętam, że to mnie nakręciło na nowo, nie? Że jak mi odeszły inne rzeczy, to zaczęły mi się wkręcać te somaty i już wtedy znowu zacząłem się bać o swoje zdrowie. Miałem tak silne bóle głowy w pracy, że no myślałem, że po prostu nie przeżyję kolejnego. I teraz to mi się wydaje bardzo śmieszne, jak o tym mówię, ale na tamten czas to ja miałem taki rzeczywiście stan, że ja byłem na 90% pewien, że ja nie wstanę jutro do pracy na przykład, że już nic nie zrobię, bo już mnie po prostu nie będzie na tym świecie, bo już to się zaraz skończy jakimś straszną rzeczą. I wiesz co, był taki pamiętny dzień i to jakby przełamało moje zaburzenie, bo zacząłem, bardziej mi doskwierały somaty i jeszcze bardziej zacząłem oglądać filmiki, nie? Uczyć się o tym zaburzeniu, uczyć się o tym, co ty mówisz, jak sobie z tym radzić, jak podejść do myśli, jak podejść do somatów. I to, co właśnie wtedy jakby zapamiętałem, to, że dać jakby, nie wiem, się zabić mentalnie, nie? Że to, co ciebie najbardziej straszy, no to zrób właśnie. Jak masz jakieś somaty i nie wiem, uważasz, że coś ci się stanie, nie zwracaj na to uwagi, tak? Nie wgłębiaj się w to, idź dalej, rób swoje i tak dalej. No i wtedy pamiętam, wracałem właśnie z pracy i dostałem takiego silnego bólu głowy, że autentycznie umówiłem wizytę lekarską prywatną, już miałem tylko w głowie to, że chcę zrobić tomograf, nie? Że ja już wiem, że coś jest nie tak i że ja muszę zrobić jakieś sobie badanie. No i tak jadę tym samochodem i słucham tych twoich filmików i tak słucham, że masz się nie bać, że masz przełamać to, że to jest twoje zaburzenie i że to są myśli i tak dalej. No i pamiętam, że wtedy miałem do wyboru. Pierwszy wybór to umówiona wizyta lekarska, a drugi wybór to pójście na basen. Gdy ja ogólnie już jakby przestałem chodzić na ten basen, chociaż zawsze mi to sprawiało ogromną przyjemność, no bo uważałem, że na basenie to już dostanę jakiegoś udaru, albo wylewu, albo zawału, już mnie nikt nie uratuje, więc to było dla mnie też zagrożenie. No więc na 90% wiedziałem, że pójdę do lekarza. I wtedy wpadła mi taka myśl, dzięki właśnie mi się wydaje twoim filmikom, że nie idź do tego lekarza, tylko po prostu pójdź sobie na ten basen i żyj normalnie. I tak też zrobiłem. Poszedłem na basen, popływałem i powiem ci, że wtedy zacząłem przełamywać zaburzenie, ponieważ na basenie nie miałem żadnych objawów. Normalnie tak jak mi głowa bolała, myślałem, że mi ją rozsadzi, to na basenie mi wszystko przeszło, czułem się dobrze. Nawet w którymś momencie przestałem się bać. Te moje myśli lękowe, które mi towarzyszyły już cały czas, gdzieś tam mi uciekły. I wyszedłem z tego basenu i sobie myślę, czyli po prostu to wszystko było w mojej głowie. Ja się tak wkręciłem, że uwierzyłem swoim myślom, one zaczęły oddziaływać na moje ciało i zacząłem myśleć w zupełnie inny sposób. Natomiast moje wychodzenie z zaburzenia trwało około pół roku, z takiego naprawdę ciężkiego stanu lękowego, z którego myślałem, że już sobie po prostu nie poradzę, nie wyjdę.
Te pół roku to ja tak mówię, że zacząłem po tym pół roku żyć już normalnie, że ten lęk mi już tak nie towarzyszył. Oczywiście miałem takie echo jeszcze zaburzenia, że zdarzały mi się różne myśli, zdarzały mi się sytuacje, że jeszcze unikałem jakichś na przykład spotkań z daną grupą ludzi, bo tam dostawałem, nie wiem, ataków paniki, jakichś ciężkich jakichś objawów. Ale już zaczynałem naprawdę dobrze funkcjonować i nawet były takie dni, jak ty mówiłeś, że nie wiem, że jeden dzień był dobry, potem dwa dni znowu miałem złe, ale potem już było tak, że miałem dwa dni dobre, a tylko jeden zły, a później już był tylko jeden dzień w tygodniu, taki zły. No i od tego jednego na przykład dnia w tygodniu, że było źle, no to już ja myślę, że naprawdę sobie świetnie radziłem i umiałem sobie już układać wszystko w głowie. I właśnie od tego czasu jakby to mi przeskoczyło, tak jak ty mówisz, czyli ten mój wóz bojowy, gdzie byłem w tym strachu i cały czas byłem taki wyczulony, zaczęło mi to odchodzić, że zacząłem wracać do siebie, wracać do normalności. I teraz tak, co mogę poradzić właśnie wszystkim osobom, które są w zaburzeniu, żeby się nie poddawały. Ponieważ ja przed samym końcem tego zaburzenia chciałem się poddać, bo myślałem, że już po prostu nie dam sobie z tym rady. Niby już było lepiej, ale tak nie do końca. I pamiętam, że zacząłem oglądać przez przypadek zupełnie jakieś stare zdjęcia swoje. I to chyba też spowodowało, że myślę sobie, nie, kurczę, ja jednak się nie poddam, że będę dalej walczył. To nie przeszkadza, że teraz znowu mam zły dzień, że mam jakieś myśli, że znowu coś mi jest. Po prostu raz mi się nie udało, będę szedł drugi raz w stronę taką, żeby to olewać, akceptować, odpuszczać. Wtedy już pamiętam, że już naprawdę parę razy oglądałem wszystkie twoje filmiki, bo to mnie bardzo uspokajało i jakąś wiedzę mi dawało na temat mojego zaburzenia. I też wtedy zacząłem z kimś rozmawiać na czacie, na forum i ta osoba już była taka totalnie odburzona. Ona była tam, bo chciała pomagać ludziom. Ja miałem właśnie taki gorszy dzień i ta osoba mi wtedy powiedziała, wiesz co, spakuj to wszystko, spakuj to te wszystkie rzeczy, nie że jedną myśl, nie że jeden objaw, tylko spakuj to wszystko i włóż to do worka pod tytułem zaburzenie i po prostu wykop to. Olej, po prostu nie, udawaj, że tego nie ma. Jak będziesz miał jakiś objaw, jakiś somat, to udawaj, że po prostu, że jest wszystko okej, okay, idź dalej, rób swoje rzeczy, nie zastanawiaj się nad tym. Jakby to była taka już pieczęć do tego, że naprawdę zacząłem się odburzać. No na dzień dzisiejszy nie mam żadnych objawów zaburzenia. Nie mam żadnego strachu, żadnego lęku wolnopłynącego, żadnych jakichś rzeczy, które miałem wcześniej. Żyję sobie normalnie, nie zastanawiam się nad zaburzeniem. I tak jak mówiłem, że czasami mi wpadną jakieś myśli lękowe, nawet czasami takie straszne myśli, tylko że u mnie to trwa kilka sekund. Wpadnie mi myśl, ona sobie ucieka, ona idzie gdzieś dalej, ja na nią nie zwracam uwagi, nie nadaję jej jakby atencji. I na dzień dzisiejszy już wiem, że po prostu jakieś myśli lękowe, straszne rzeczy, albo nie wiem, nawet to, że cię coś zaboli, każdy coś takiego ma. Tylko że właśnie w zaburzeniu my nadajemy temu niesamowitą uwagę, ja też nadawałem, tak? I po prostu trzeba przestać. Włożyć właśnie to wszystko do jednego worka i gdzieś tam od siebie odsuwać, ale u mnie nie poszło to od razu i ja wiem, że to po prostu nie idzie. To jak ktoś się mnie pytał, bo ja jeszcze jakiś czas temu czasami wchodziłem sobie na to forum, jak ja wyszedłem na przykład z zaburzenia, bo chciałem po prostu też pomóc ludziom, tak jak ktoś mi kiedyś wcześniej pomógł, no to mówiłem, że to po prostu no nie nastawia się, że jeden dzień masz zaburzenie, a już jutro go nie masz. To jest po prostu ciężka praca i to trochę trwa. To nie wiem, jakie ty masz ogromne doświadczenie w pracy z ludźmi. Ja praktycznie żadnego nie mam z zaburzonymi. Natomiast no, po sobie i po tych przypadkach, gdzie tam czytałem o kimś, czy się dowiadywałem, to widzę, że to nie jest tak, że po prostu przez tydzień czy przez miesiąc można z tego wyjść. Ja też tak. Zdecydowanie jak tutaj liczymy w miesiącach, tak? No, dokładnie. A nie, wiesz, dni czy tygodnie. No bo raz, że
że często są to, wiesz, wieloletnie też jakby błędne przekonania różne, wiesz, brak wiedzy, które jakby też gdzieś tam, nawet gdy się ją ma, to i tak jeszcze trudno, żeby to sobie móc wszystko, wiesz, emocjonalnie wdrożyć, nie? Więc jakby to tak, zdecydowanie liczymy w miesiącach. Dokładnie. I to, co chciałem najbardziej tutaj podkreślić, właśnie, że pomimo tego, że ktoś może się z tym zmagać miesiące, wiem, że ludzie są, którzy zmagają się z zaburzeniem lata i naprawdę nie mają nadziei na to, że wyjdą z tego. No to ja też tak miałem. Chciałem właśnie powiedzieć wam, że ja dokładnie miałem takie same stany i ten stan nie trwał dzień, tylko mnie się utrzymywał miesiąc, dwa, trzy, że ja myślałem, że z tego nie wyjdę, tak? Po prostu, że już złapałem to, nie wiem, jak jakąś chorobę nieuleczalną i po prostu już ze mną zostanie do końca życia. Natomiast tak jak się mówi, jakieś stany takie lękowe, zaburzenia, to nie jest coś, co zostaje do końca życia. To nie jest choroba nieuleczalna, przede wszystkim to nie jest żadna choroba. To jest po prostu stan i z tego się da wyjść, tak? I dzięki, mi się wydaje, tobie, dzięki tym filmikom, dzięki ludziom, którzy mówią o tym, mi się wydaje, że jest taka nadzieja, tak? Jeżeli ktoś już ma taką chociażby część nadziei, chociażby właśnie pocieszy się tym, że nie wiem, że usłyszy to nagranie i pomyśli sobie przez chwilę, że może jednak dam radę z tego wyjść, to już jest dobrze, nie? Bo to już jest jakiś początek. Jasne, jasne, że tak. Pewnie. To jest prawda. Nie no, oczywiście Tomku, widzę, że też jakby miałeś taki trochę miks, nie? Bo tam bardzo miałeś... dużo. Ja właściwie miałem tak, ja nie wiem, czy o wszystkich w ogóle objawach powiedziałem, na pewno o większości nie, ale ja miałem tak dużo różnych rzeczy związanych z zaburzeniem i u mnie im bardziej jakby się wkręcałem w ten strach, to tego miałem więcej, nie? Mówię, w takich skrajnych przypadkach to właściwie wszystko mogło mnie straszyć. Mogła mi wpaść do głowy myśl, dlaczego moje, nie wiem, biurko jest tak zrobione, kto je zrobił, dlaczego, z czego się składa takie typowe myśli filozoficzne. I jakby to mnie straszyło cały dzień, albo dwa, albo trzy, po czym na przykład wpadał mi jakiś somat i wtedy już miałem inne myśli. Czemu mam ten somat, dlaczego mnie boli i tak dalej, nie? Pewnie. A jako właśnie osoba, która zawsze była pewna siebie, uważasz, że jakby tutaj, wiesz, takim kluczem, który jakby sprawił, że w lęki sobie ogólnie wszedłeś, to było co? Czy to właśnie była kwestia związku, czy to właśnie było jakby, wiesz, stresy, które miałeś? Wszystko. Powiem ci, że u mnie, to znaczy to wszystko to jest stres. To mi zaburzyło jakby chemię mojego mózgu. Zdaję sobie z tego sprawę. Jak teraz już wiem, o co w tym chodzi. Natomiast tak, to był taki rzeczywiście okres, ponieważ widzisz, ja uważałem, że jestem dosyć mocny psychicznie, dlatego że ja sobie z różnymi rzeczami radziłem. I nawet to, jak sobie odkładałem, to sobie też radziłem. Oczywiście to gdzieś się gromadziło, ale nie tak bardzo, żebym wpadł w zaburzenie lękowe. Natomiast miałem taki rok przed zaburzeniem, gdzie mój stres sięgał zenitu. To był mega stres związany ze związkiem, mega stres związany z pracą. Dodatkowo podejmowałem bardzo ważne decyzje takie życiowe, finansowe, które mnie obciążały. I to już było tego za dużo, nie? W którymś momencie właściwie poczułem, że przed zaburzeniem miałem, pamiętam, takie parę dni, że było mi wszystko jedno. Tak, już nieważne, co się stanie. Miałem takie stany właśnie jakby odczulenia i to już mi się wydawało, że to był początek, że ten stres szedł tak wysoko, że mi już było wszystko jedno, co dzisiaj będzie, nie? Aha, właśnie, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o mnie, że w tym gorszym stanie oczywiście, no to ja straciłem zupełnie uczucia do bliskich, więc też miałem takie objawy. W ogóle nie miałem żadnych uczuć. Tak naprawdę tylko miałem jedno, lęk. Cały czas mi towarzyszył lęk. I tak naprawdę to nie czułem nic poza nim przez dłuższy okres czasu. I miałem mega stan derealizacji, depersonalizacji. Właśnie w tych myślach filozoficznych, jak miałem takie straszenia filozoficzne, to zastanawiałem się, czy ja to jestem jeszcze ja. Zastanawiałem się w ogóle, czy moi bliscy w ogóle żyją. Miałem nawet takie stany, tak?
że rozmawiam z kimś i się zastanawiałem, ale czy ta osoba naprawdę funkcjonuje, czy ona jest, a może my jesteśmy w jakimś innym świecie, w jakiś, czyli taki stan mega derealizacji, tak? No, na przykład wchodziłem do sklepu, wiem, że też dużo osób to ma, i sklep, w którym na przykład robię zakupy od 5 lat, a ja go nie poznaję, nie? Nie wiem, gdzie jestem, tak, no, wiem, że jestem w tym sklepie, wiem, co się ze mną dzieje w ogóle, ale wszystko wydaje mi się takie dziwne, nowe, inne, także to też było. Powiem ci, że mi się to utrzymywało długo, właściwie dopiero na końcu, jak zaczęło mi odpuszczać zaburzenie, to pierwsze, co poczułem, to taką dużą miłość, nie? I taką dużą wdzięczność do różnych osób. I wtedy pamiętam, że po tych też twoich filmikach pomyślałem sobie, o kurczę, zaczyna być fajnie, bo zaczynam coś innego czuć, nie? Jasne. Znaczy widzisz, czy jakby tutaj też troszkę potwierdzasz jakby to, co, o czym też pisałem tam lata temu pod kątem jakby efektu desperacji umysłu, tak? Tak. Że gdzieś tam, wiesz, człowiek przejmował się jakby daną osobą, czy też jakby daną sytuacją w takim stopniu, że po prostu umysł mówi, dobra, to w takim razie ta osoba dla ciebie nic nie znaczy, tak? Żeby rzeczywiście mógł jakby trochę sobie odpocząć. I to jest właśnie ewidentnie jakby to widać też tutaj, nie? Że skoro jakby wiesz, doszedłeś sobie do 100% w sumie, jeśli chodzi o stres, no to właśnie miałeś jakby takie. Tak, 100% wszystkiego. Właśnie, o to chodzi. Dokładnie. Taką dawkę, słuchaj, wiesz, maksymalną. Teraz mogę się z tego śmiać, natomiast właśnie w tamtym czasie to było coś, co, bo ja nawet się nad tym, powiem ci szczerze, zastanawiałem, tak? Czy ja czuję w ogóle coś innego poza lękiem? I pamiętam, że już wtedy wiedziałem, że no nie ma dla mnie jakichś takich uczuć, nie? No, o to chodzi właśnie. Znaczy ja, na przykład wiesz, jeśli chodzi o mnie, ja akurat miałem tak, że u mnie przeplatał się lęk z apatią. Nie? Czyli jakby też żadnych innych, wiesz, pozytywnych uczuć, czyli właśnie jakby ta sławna anhedonia występowała, ale właśnie w głównej mierze właśnie był lęk, apatia, nie? No jakby to, że rzeczywiście, wiesz, przez to właśnie, że też byłem wykończony absolutnie. Tak. Psychicznie. Dobrze, Tomku, okej, fajnie, że opowiedziałeś nam jakby tutaj na wstępie swoją historię. Myślę, że jest w niej naprawdę sporo również jakby takich, wiesz, wartościowych kwestii, czyli że różne stany w sumie i przede wszystkim fakt, że zawsze byłeś osobą pewną siebie, jest tutaj właśnie też jakby takim ważnym w sumie czynnikiem, bo widzisz, że sporo osób, które gdzieś tam sobie uważają, że ja zawsze byłem silny, a mnie to trafiło na przykład, nie? A to jest właśnie cała kwestia, że wiesz, siła, słabość jest bardzo jakby taką kwestią do przedyskutowania w sumie, bo gdzieś tam wydaje nam się, że gdy my unikamy swoich emocji, unikamy swoich myśli, wiesz, jakby chcemy to wszystko wyprzeć, albo jesteśmy ignorantami jakby wręcz wobec własnej psychiki, to no to jakby jesteśmy silni, ale wręcz jest na odwrót, nie? Tak, dokładnie. I ja to właśnie tak samo robiłem, nie? Że ja myślałem, że jak to wyprę, to że nic mi nie będzie, że właśnie kolejny cios, nie? Jakiś taki psychiczny, że muszę coś przejść, kolejny stres, to no to teraz ten, wszystko jest okej. Okay. Natomiast tak, no to się też gdzieś nawarstwia. Co jeszcze mogę dopowiedzieć o sobie? To powiem ci, że ja się czuję teraz znowu silny psychicznie, nie? Ale nie nazwałbym tego siłą. Mam już doświadczenie z zaburzeniem lękowym i mógłbym powiedzieć, że mam na przykład takiego kolegę Hewada, tak? Że on po prostu jakby ukierunkował przez te swoje filmiki w ogóle i gdzieś tam tych właśnie ludzi z forum, że nie nazwałbym tego siłą, ale już właśnie jak myśleć, tak? Jak podchodzić do stresu i że ja mogę teraz czuć się tak pewniej, ale to nie nazwałbym tego siłą. Ja po prostu wiem, jak sobie ten stres po prostu jakoś, nie wiem, czy to dobre słowo dawkować, ale że jeżeli czuję, że go już jest za dużo, to że ja muszę odpocząć, zadbać o siebie, muszę się też wygadać, że jak mam jakieś takie dni albo że coś mnie męczy, to też nie można tego po prostu tak trzymać w sobie.
I to jest jakby teraz moją siłą, ale ja tego nie nazywam siłą, to jakby doświadczenie, tak? A Tak. to też, że jestem w takim miejscu i że umiem sobie poradzić z myślami, z różnymi sytuacjami życiowymi, bo jakby mam taką pracę, która też mnie dosyć silnie stresuje, ale sobie w niej świetnie radzę teraz. Ale to jest właśnie ta kwestia przepracowania tego, nie? Właśnie też kwestia podejścia do różnych myśli, do różnych sytuacji, o których ty właśnie cały czas mówisz, tak? Żeby gdzieś tam to sobie układać, żeby to też przepływało, jeżeli ma się jakieś takie silne stresy, dać sobie czas na taką regenerację umysłu. Ja na przykład sobie wcześniej takiej możliwości nie dawałem, że no co tam taka sytuacja, to po prostu przechodzę ją i tyle, nie? A ona gdzieś tam zostawała we mnie, że to było gdzieś tam u mnie już nieprzepracowywane. I dlatego na przykład po tej całej sytuacji związanej z moim zaburzeniem mam takie poczucie, że idę w dobrym kierunku, jakby nie mam takiego objawu, jak wiem, że niektórzy mają, że nawet jak wchodzą z zaburzenia, to się boją, że im to wróci. Ja się nie boję, że mi to wróci, bo mi się wydaje, że właśnie sięgnąłem dna zaburzenia, wyszedłem, jakby mam dużą wiedzę, czuję, że jest jakieś wsparcie, właśnie wsparciem też nazywam to, że są twoje filmy, że jest jakieś forum, że można z kimś przegadać sobie różne też rzeczy i już nawet nie chodzi o zaburzenie, bo po prostu porozmawiać, ale to już też się nie skupiam tylko na tych zasobach takich wirtualnych, ale zacząłem inwestować też w jakieś takie relacje bardziej realne, tak? Czyli że mam jakąś grupę znajomych i nauczyło mnie to też, że bardziej wartościowym jest posiadanie jednego czy dwóch znajomych, którzy rzeczywiście ciebie wspierają i życzą ci dobrze, niż posiadanie, nie wiem, 20 znajomych w sytuacji, kiedy potrzebujesz pomocy, to nikt nie odbiera od ciebie telefonów, nie? No pewnie, ja że to jest super zdrowa prawda. I też jakby tutaj, wiesz, jest jakby takim ważnym wątkiem jest też to, że w dzisiejszych czasach ogólnie nie jesteśmy jakby również uczeni, żeby móc jakby sobie radzić z trudnymi emocjami. Mm-hmm. Coś, co jest, wiesz, ewidentnie jakby takim w ogóle pierwszym w sumie punktem zapalnikowym dla zaburzeń lękowych, czy też jakichkolwiek innych w sumie też również osobowościowych często, że my tak naprawdę, wiesz, uczeni właśnie jesteśmy tego, żeby to wszystko gdzieś tam sobie zepnij, wiesz, tak. Nie na to, unikaj tego, tak, wiesz, różne jakby takie działania, które później właśnie, tak jak mówisz, odkładają cię cały czas w głowie, nie? Mm-hmm. I jest taki wybuch, jaki mam. Jeżeli chodzi o to, czemu na przykład ja miałem zaburzenia, to też jak sobie o tym pomyślałem, jak już miałem taką wiedzę, to wydaje mi się, że właśnie tutaj moje wychowanie, tak? Czyli po pierwsze takie wychowanie, że idź do przodu, nawet jak masz problem, to idź do przodu, rób swoje, nie przejmuj się, będzie wszystko dobrze, tak jak się mówi, że no u mnie tak było, że nie wiem, chłopacy nie płaczą, tak? Znaczy moi rodzice są cudowni i oni jakby dawali przyzwolenie na płacz i w ogóle, ale gdzieś tam też wpajali, że te problemy, które mamy, to one nie są takie totalnie ważne, tylko żeby robić swoje i iść dalej. A druga kwestia, że przy takim nastawieniu, że iść dalej i robić swoje, to jednak szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o moją mamę, to ona dużo miała takich swoich lęków. Ona nigdy nie miała zaburzenia, nie będzie miała z tego, co patrzę, jak ona myśli, ale jakby dużo miała takich strachów w sobie i ona mi bardzo dużo tych lęków też gdzieś tam przesycała, że trzeba właśnie dbać o zdrowie, że trzeba uważać, że jakiś tam objaw to już trzeba się zbadać, bo to nie wiadomo, co z tego może być, nie? I wiesz, i to już też powoduje, że człowiek ma taką furtkę, że jak ma jakieś objawy, ja na przykład wcześniej tak myślałem, a lepiej to sprawdzić, lepiej to zbadać, lepiej przyjąć najgorszy scenariusz. W tym momencie, na przykład jak mnie coś boli, czy nie, mam jakiś nietypowy objaw, to sobie myślę, pewnie mi za 15 minut przejdzie i przechodzi, nie? I się nad tym nie zastanawiam, już nie biegam do lekarza, znaczy w myśli nie mam tego, żeby lecieć, bo trzeba to sprawdzić. Tak, czyli też od wychowania mi się wydaje, że to też dużo zależy. Dokładnie. I też jakby tutaj, wiesz, już jakby takie nowe nawyki, których się człowiek też nauczy później, tak? Czyli żeby też, wiesz, móc jakby przyzwolić sobie na różne myśli, emocje, uczucia i tak dalej. I właśnie dzięki temu nie pokładamy sobie nic do głowy, nie? Dokładnie, tak. Czyli tak, w takim razie może przejdziemy sobie do pytań, które jakby
mam tutaj dla Ciebie z grupy na Facebooku. I mamy tak, pierwsze pytanko jest takie, co byś radził osobom, które są na początku drogi? Jak zacząć i co Twoim zdaniem jest najważniejsze w odburzaniu? To byś tutaj No powiedział. właśnie te pytania to jest takie fajne, ponieważ wtedy możesz jakoś stosunkować tym swoim doświadczeniem, o którym opowiadałem i no coś doradzić, bo chyba jak ludzie oglądają te filmiki, to tak bardzo liczą na to, że ktoś im coś powie, coś doradzi, pomoże. Więc jeżeli chodzi o mnie, pierwszą rzecz, którą ja bym doradził, w ogóle gdybym spotkał osobę teraz i widział, że ma zaburzenie, to bym powiedział, jest taki kanał na YouTubie, wejdź i zacznij oglądać filmiki. Naprawdę, to jest taka podstawa i no ja wiem, że dużo osób po prostu jest takich, że nie chce tego oglądać, ponieważ są, ja też miałem taki stan, że jak się opowiadało o tym zaburzeniu, się tego słuchało, to już samo w sobie wywoływało lęk. Natomiast mi się wydaje, że ta wiedza jest taka ważna i potrzebna i tutaj te filmiki są bardzo pomocne, ale to też nie musi być akurat twój kanał na YouTubie. Może to być właśnie, nie wiem, jakaś strona, forum, coś, co jakby da taką nadzieję, że z tego się wychodzi. I to nie może być Wikipedia, na przykład u mnie tak było, że wpisując, nie wiem, zaburzenie lękowe w Wikipedii, oczywiście tam jest napisane, że to może być przejściowe, że z tego się wychodzi, że to się też leczy, że to jest psychoterapia i w ogóle, ale na mnie bardzo dobrze wpłynęło to i to był taki początek, od którego ja zacząłem, że ktoś mi powiedział, że też to miał. Czy też to miał, ale z tego wyszedł, że albo że mu objawy złagodniały, że nie szedł w stronę tego, że było ich coraz więcej, były coraz gorsze, tylko właśnie w tą drugą, że zaczął z tego wychodzić. I mi się wydaje, że takie po pierwsze uświadomienie sobie w ogóle, że można z tego wyjść, to jest taki początek, który ja bym zaproponował. I właśnie tutaj swoim nagraniem chciałem powiedzieć, że rzeczywiście można z tego wyjść. Okej. Okay. I jak już jakby ktoś, wiesz, gdzieś tam obejrzał o tym, czy przeczytał sobie o tym, to jak jakby w taki praktyczny sposób myślisz, żeby, wiesz, jako taki pierwszy kroczek, co byś jakby tutaj proponował? No to pierwszy taki kroczek to właśnie, to jest bardzo ciężki krok ten pierwszy, ale no uświadomienie sobie, że zaburzenie lękowe właśnie na tym polega, że są różne myśli, które nawet mogą dawać objawy takie fizyczne, które nas na przykład będą boleć, ale że to są tylko myśli, nie? Że to jest w naszej głowie i że naprawdę, jeżeli zaczniemy inaczej do nich podchodzić, przyzwalać na nie, przepuszczać, przestać się tak bardzo w nie zagłębiać, uwierzyć w siebie przede wszystkim, bo mi się wydaje, że tutaj tracimy w ogóle w zaburzeniu wiarę w siebie, że jednak jesteśmy w stanie po prostu żyć normalnie, że naprawdę, że jeżeli mamy jakąś myśl, że coś możemy zrobić, albo że coś się stanie, albo jakąkolwiek inną, to że to jest tylko myśl. I to jest taki uświadomienie sobie tego, że dla mnie przynajmniej, że to jest myśl, było bardzo ciężkie. A to był taki pierwszy krok, nie? Że ja zacząłem zawierzać myślą, a przecież wcześniej tak nie miałem i teraz na przykład też tak nie mam i dlatego się czuję dobrze, dlatego nie czuję strachu, dlatego się nie boję, bo już nie zawierzam tym myślom. Przyzwalam na nie, że możemy sobie myśleć o pogodzie, możemy sobie myśleć o pracy, ale możemy też sobie myśleć o tym, nie wiem, co będzie po śmierci, ale to są tylko myśli, tak? To z niczym się nie wiąże, to nie jest jakieś zagrożenie dla nas. A niestety w zaburzeniu jest tak, że te myśli stają się realne do tego stopnia, że to jest dla nas też to irrealny strach, nie? Jasne. Jasne, oczywiście. Wiesz, jakby tutaj to jest też istotne, że na przykład gdy ktoś ma objawy psychosomatyczne, no to siłą rzeczy on to czuje i to wiesz. To jest jakby fakt, że cię boli, prawda? No ale tak. Fakt jest taki, że jest to spowodowane przez obawy, nie? Czyli właśnie tak. Ta somatyzacja, a nie jakieś choroby, stany od razu, że to musi być coś że się musi coś jakby strasznego dziać, prawda, w ciele i przez to nas boli. To jest chyba też jakby taki ważny w sobie punkt w tym uświadamianiu sobie, że jestem bezpieczny, nic mi nie grozi, a to jest jakby przez moje obawy na przykład, nie? Też. No i druga kwestia to już taki drugi krok mogę powiedzieć, że przestać sprawdzać, tak?
Oj tak. Chociaż na chwilę, bo ja na przykład też miałem taki stan, jak miałem, nie wiem, migotania serca czy uciski serca, że czułem, że na przykład mnie coś tak, jakby mnie ktoś ręką ściskał w tym sercu. No i dlatego cały czas też, wiesz, zacząłem na przykład wpadać w to, żeby mierzyć sobie, czy mam dobre ciśnienie, dobry puls. I pamiętam też, jak właśnie przeczytałem jakiś wpis, potem zobaczyłem kawałek filmiku, żeby przestać to robić, natychmiast przestań wyrzucić ten ciśnieniomierz, nie? I ja to zrobiłem, rzeczywiście się do tego zastosowałem. Oczywiście miałem w myślach, o Boże, Boże, co ty robisz, zaraz zostaniesz zawału, ale jakby puściłem to i powiem szczerze, że właśnie wtedy zacząłem odczuwać poprawę, nie? Na przykład, że te myśli gdzieś mijały, że te uciski gdzieś mi tam mniej uciskało albo trochę schodziły, ale to już takie właśnie zabijanie się mentalne, nie? Że mimo tego, że wiesz, że ten, nie wiem, ciśnieniomierz to ci ratuje życie, masz go zostawić. No tak, tak. Wszystkim, którzy mierzą sobie ciśnienie, czy tam puls, nie wiem, co godzinę, to zostawcie to. Dajcie stylus. Tak. Mimo sercówkowo, nie? O to chodzi. No w końcu jakby wiesz, każdy musi jakby swoje przejść i jakby w końcu to zrozumieć, bo rzeczywiście bez tego kroku bardzo trudno jest pójść naprzód, no bo jednak ten umysł nie uczy się, wiesz, poczucia bezpieczeństwa, nie? Tak, też tak. To ciągle musi, wiesz, poczucie strachu. Okej, dzięki. Myślę, że jak najbardziej ta twoja odpowiedź jest tutaj fajna. Drugie pytanko. Czy to normalne, że w odburzaniu są momenty, gdzie człowiek myśli, że znowu jest na początku, że już było tak dobrze, a tu klapa? Masz, tak, oczywiście. Ale... ja to potwierdzam, że tak jest i po prostu często to takie myśli wpisują się w to odburzanie. Nawet w sytuacji, kiedy na przykład ja miałem tydzień dobry, to potrafiłem mieć jeden dzień, w którym wpadła mi taka myśl, że to jest nieważne, że ja miałem ten tydzień dobry. Najważniejsze jest to, że dzisiaj znowu czuję się źle, tak? Że dzisiaj znowu czuję strach, znowu mi ściska żołądek, znowu, nie wiem, boli mnie głowa, znowu się czuję taki przerażony nie wiadomo czemu. I jak pamiętam, miałem taki jeden dzień, w którym tak naprawdę już miałem 2 tygodnie dobre i wpadła mi taka myśl, tylko że ja już wtedy się odburzałem właśnie, ale mi wpadła taka myśl, że teraz czujesz strach i ty już z tego nie wyjdziesz po prostu, że już teraz to już nie ma opcji. Ja zacząłem się w to też zagłębiać, ale już wtedy po tym całym swoim doświadczeniu, po tej swojej wiedzy i przez to też, że miałem ten tydzień już okej, że ta chemia już też mi się zmieniała w mózgu, po jakimś czasie doszedłem do tego, nie. A dlaczego ja mam teraz, ma być źle? Teraz właśnie będzie dobrze, tak? Właśnie teraz, nawet jak mam takie myśli, to są tylko myśli. Już zacząłem inaczej do tego podchodzić. Natomiast, no, przyznaję, że często są doły, no, bardzo często. A na początku odburzania to w ogóle, no, nawet jak masz jeden dzień dobry, to i tak nie do końca jest taki dobry, bo może przyjść wieczorem taka myśl, że i tak ci to jutro wróci, nie? I tak, co? I ci jutro wraca. Tu jest, wiesz, tu jest ogólnie też taki problem, że na początku, chyba wszyscy w sumie, traktowaliśmy jakby nasze lepsze samopoczucie jako skarb. No tak. A jak nie, a jak właśnie wiesz, zaczynasz traktować jakby lepsze samopoczucie jako skarb, no to już wiesz, że ten skarb stracisz. Tak. To jest tak, jakby pewne, tak, nie? Jest, tak. Jest to... to już tak, tak cenne i tylko się boisz, żeby ci nikt gdzieś nie wypadł. Tak. Ten jeden dobry dzień i oczywiście, no co, już jutro jest strach znowu, nie? Tak, bo się boisz, że ci wypadnie. Prawda? Ciągle presja, wiesz, że to jest, no, tak, lepiej, jest lepiej, jak się czuje, wiesz, jest gorzej, wiesz, i różne jakby takie myśli wchodzą. Wtedy rzeczywiście dla osoby, która jest na samym starcie lub gdzieś tam jakby jeszcze w początkowych jakby takich fazach, że tak powiem, może mieć... Może rzeczywiście będzie bardzo trudno to jakby przyjąć i też jakby to zrozumieć. Nie? No, bo dokładnie. Wiesz, bo to jest tak jakby troszkę, no, jeżeli na przykład jesteśmy przeziębieni, no to ja tam się jakoś leczę, prawda? Coś tam robię i nie oczekuję, że mam jakieś tam znowu objawy później. I tego w sumie też jesteśmy nauczeni pod kątem psychicznym. To jest błąd, ale fakt jest taki, że nikt z nas jakby nie miał na ten temat wiedzy, nie? Więc wiedzy, że jakby nie ma się co robić. Tak. Dlatego ta wiedza to jest taka podstawa, nie? Bo ja przez całe swoje życie nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Znaczy, wiesz, oczywiście, że gdzieś tam mi to wpadło, ale jakby nigdy się nie zagłębiałem w coś takiego jak zaburzenie lękowe i w ogóle nie wiedziałem, z czym to jest, nie?
I dlatego ten początek dla mnie był też taki ciężki, bo zanim ja dotarłem do tej wiedzy, takiej od ciebie na przykład, rzetelnej, poparta jakimś doświadczeniem, no to ja się cały czas męczyłem i dlatego jestem ci bardzo wdzięczny i to też będę zawsze mówił, że, że podejrzewam, że gdyby nie twoje filmy, gdyby nie ta wiedza, to ja pewnie bym był teraz w tym zaburzeniu. Nie wiadomo, może bym był na tej rencie, tak? I gdzieś został w tym domu, w tym strachu. A tutaj dzięki temu, że jest jakieś miejsce, że ktoś cię wysłucha, że jest jakieś wsparcie, że ty możesz posłuchać czegoś o tym zaburzeniu, no to naprawdę mi to dużo dało. To się bardzo cieszę, że chcesz ci pomóc. Także dzięki. Oglądałeś też Teamowiki, czyli tam tak, jakoś tak, wspólnie tak. z Wiktorem, tak? Też. Początek cały, no. No właśnie. Okej, czyli tutaj mamy to pytanko. Trzecie pytanko mamy, jak sobie radziłeś ze stanami depresyjnymi? Jak sobie radziłem? No powiem szczerze, że ja nie miałem aż tak dużo tych stanów takich totalnie depresyjnych. Natomiast no, w tym najcięższym stanie zaburzenia to oczywiście przychodziły mi myśli tego typu, że takiej beznadziejności, tak? Takiej apatii właśnie, że no już z tego nie wyjdę, że właściwie może już niedługo nie będę z domu wychodził, bo będę się wszystkiego bał, że nie ma sensu nic, nie miałem żadnych planów na przyszłość. Taka właśnie, nie wiem, dopadały mnie takie myśli i stany. Natomiast chyba mój związek i taka nadzieja na to, żebym chciał jeszcze coś zrobić w życiu, pomagały mi wierzyć w to, że może jednak nie, że gdzieś też się pojawiały myśli, że mam dla kogo żyć, że chcę coś jeszcze zrobić. Także mówię, aż tak bardzo, że na przykład, bo wiem, że ludzie naprawdę mają też przy zaburzeniach lękowych takie też silne stany właśnie depresyjne, to mi to nie, aż tak bardzo nie sprawiało trudności. Natomiast rzeczywiście potwierdzam, że to miałem. I pamiętam też, że się tego bardzo bałem, że mi się to rozwinie, że dostanę depresji, ale to bardziej pod kątem właśnie strachu, czyli nie dostawałem jakby depresji, tylko się bałem tego, nie? Jasne. No, ogólnie ja też, wiesz, tak jakby bazując na własnym doświadczeniu, gdy rzeczywiście jakby miałem, wiesz, depresję przy tym wszystkim, to dla mnie jakby też takie ważne było, wiesz, zrozumienie, że jak jestem w danym stanie emocjonalnym, to nie jestem jakby w stanie też jakby wpłynąć na to w logiczny sposób. Nie? Czyli no na tak. Przykład, wiesz, teraz na przykład jestem w stanie takim, jakim jestem, no więc na przykład teraz, wiesz, mam jak takie odczucia i wrażenie, że nic nie ma sensu, wiesz, nie poradzę sobie, nie wyjdę z tego i tak dalej. I wszelka jakby taka walka z tym, że nie, to ma sens i tak dalej, powodowało, że jeszcze bardziej się bałem, że naprawdę już nigdy jakby nie odzyskam tego, nie? Więc wiesz, też miałem jakby taki etap, że powiedziałem sobie, no to nie ma to sensu, trudno, no to nie ma. Tak. Jakby też jakby w tym kierunku. Zwracanie kontroli jest tutaj też bardzo ważne. Mi się wydaje, że w ogóle w zaburzeniu to tak te zabijanie się mentalne i to takie tracenie kontroli, to nawet później mi to na przykład tak dużo daje, ponieważ ostatnio zmarła mi dosyć bliska osoba, może nie taka z najbliższej rodziny, ale taka, no dosyć bliska. No i wiesz, przy takich okolicznościach człowiek ma te myśli filozoficzne, nie? Zastanawia się, co ma sens, co nie ma sensu i w ogóle. Ja tak naprawdę zauważyłem, jaką mam zmianę po zaburzeniu, czego nauczyłem, jak do tego właśnie zacząłem podchodzić, że wcześniej zagłębiałem się. To tak jak każdy człowiek, tak? Że przychodzi taka refleksja nad własnym życiem. Natomiast teraz, oczywiście ta refleksja u mnie też przyszła, ale też przyszła taka myśl od razu, że to, na co nie masz wpływu, to zostaw, tak? Nie masz wpływu na to, nie wiem, jak długo będziesz żył, jakie będziesz miał to życie tak do końca, bo w sensie będziesz się starał, ale na wszystko nie masz wpływu, żeby być szczęśliwym, żeby ci się wszystko udało i tak dalej, i tak dalej. Ja wcześniej tworzyłem sobie niesamowite presje, że coś ma być tak, a nie inaczej, że chcę, żeby coś tak wyglądało. Jeżeli czegoś nie było, to po prostu to był dla mnie problem i stres. W tym momencie, jeżeli nie mam na coś wpływu, odpuszczam, tak? Po prostu nie masz na to wpływu, nie zastanawiaj się nad tym, myśl pozytywnie i żyj dalej, tak? I to jest jakby taka
No, to, co mi zostało po zaburzeniu i się z tego na przykład cieszę i to też mogę polecić, właśnie tak jak mówisz, osobom, które mają takie różne też stany, w tym depresyjne, żeby no nie stawiać tego, że ty masz na to wpływ. Po prostu gdzieś tam, tak jak mówisz, starać się żyć, ale też z drugiej strony też nie zagłębiać się w tym aż tak bardzo, że ty możesz sobie, musisz sobie z tym poradzić, albo czy możesz, albo w ogóle czy dasz radę. No pewnie dasz, no. Jak zobaczysz ten filmik, to może nabierzesz motywacji i dasz. Oby, nie? Cześć, jakby tutaj widzisz. Myślę, że jest też ważne, żeby wspomnieć, że w sumie jaki jest tego cel, nie? Cel jest tego taki, żeby przede wszystkim ten umysł mógł się uspokoić pod kątem, że nie ma tutaj żadnej wojny, walki z tym, że jakby tak, nie ma sensu się tam ciągle, wiesz, jakby gonić za tą poprawą czy szczęściem, bo w sumie ta poprawa przychodzi wtedy sama. Tak, dokładnie. To jest też myślę tutaj istotne. Okej, okay, teraz mamy całkiem interesujące pytanko. Skąd pewność, że się faktycznie zaakceptowało i wyszło się z zaburzenia? To się po prostu czuje. I powiem szczerze, że to też przychodzi stopniowo, że to nie jest tak, bo ja sobie myślałem, jak na przykład oglądałem sobie filmiki, to myślałem sobie, że przychodzi ten stan, tak jak mówimy, że mamy dwa stany, czyli ten lękowy i normalny, i że zmienia się jak właśnie ten Batmobil, tak? Czyli przyjdzie dzień, po prostu już jestem normalnym samochodzikiem, już nie jestem tym Batmobilem. No tak nie jest. To przychodzi z czasem. U mnie to na przykład bardzo małymi kroczkami, że na przykład schodziły mi jakieś objawy, schodziły mi jakieś myśli, później przyszły właśnie uczucia. Mówię, na początku pojawiło się taki zalążek w ogóle uczucia pod tytułem miłość, że ja coś do kogoś czuję, że jestem za coś wdzięczny. Ale później też przyszły inne uczucia i jakby ja nawet się zaskakiwałem tym, że oto na przykład, nie wiem, jestem znowu w jakimś takim stanie, w którym byłem przed zaburzeniem, tak, takim emocjonalnym, uczuciowym i w ogóle. Później przychodzi taka właśnie, można powiedzieć, ala normalność, ale jeszcze u mnie to było tak, że pojawiały się jakieś myśli, ja jeszcze im trochę zawierzałem, troszkę sprawdzałem, czy rzeczywiście tak jest, że to już mi mija, a może jeszcze nie. Aż w którymś momencie ja na przykład tego nie zauważyłem. Nie? Ja nie mógłbym powiedzieć, że to był ten dzień, że ja czuję, że jestem odburzony, ale po jakimś czasie pamiętam, że myślę sobie, kurczę, ja już nic nie mam, nie? Naprawdę, że cofnąłem się wstecz i tak sobie zacząłem przypominać, kurczę, a kiedy ja ostatni raz miałem jakieś myśli lękowe, jakiś taki strach nieuzasadniony i w ogóle i zacząłem myśleć, że chyba ostatni raz to miałem z 3 tygodnie temu albo z 4 i wtedy sobie właśnie uświadomiłem, że no po prostu sobie żyję tak jak żyłem, tak, że już nie muszę się nad tym zastanawiać, że po prostu tego nie mam, że nie wiem. Pamiętam, że jak byłem w zaburzeniu, to najbardziej do czego pragnąłem i czego chciałem, to, że otworzę oczy i pamiętam, że jest taki, bo człowiek jeszcze nie ma tego dostępu do pełni umysłu, jak otwiera oczy, to te 5 sekund jeszcze żyjesz normalnie, nie? A później wpada ci myśl i po prostu od razu ten ścisk w żołądku i strach. I ja pamiętam, że najbardziej to wtedy myślałem sobie, że tak bym chciał, że nie to, żeby mi to w ogóle przeszło, ale żebym chociaż miał taką godzinę po wstaniu rano, że mam spokój w głowie, nie? A jak miałem tak, że wstałem i nie wiem, robiłem już 4 godziny coś i potem mi przyszła dopiero taka myśl, że o kurczę, już tyle czasu jestem spokojny, że mi się nic nie dzieje, to już wtedy zacząłem myśleć, że właśnie się odburzam, nie? Okej, okay, jasne. No ja osobiście też tak uważam, nie? Że to jest po prostu coś, co człowiek czuje i masz jakby taką pewność też, jak już przeszedłeś parę różnych testów. Ważne, nie? Tak. Jakby takich sytuacji, gdzie wiesz, mogłeś się wkręcić, gdzie jakby była jakaś tam czy stresowa, czy stresogenna sytuacja, lub też nawet jakaś myśl się, wiesz, pojawiła, czy objaw, i jaka była też jakby twoja reakcja, nawet nie ta pierwsza, ale dalsza, nie? Bo to jest sobie też ważne, bo też jakby ludzie sobie mówią często, że no to, że mam tylko jedną szansę, żeby się nie wkręcić, nie? A fakt jest, nie, to nieprawda. Jest ogrom tych szans, nie? Codziennie jest szansa. Codziennie jest szansa. Jak się wkręcisz, zawsze możesz się wykręcić, nie? Czyli jakby żeby mieć taki dystans, trochę jakby też taki balans z tym, to jest trochę tak, jakbyśmy chyba też wspólnie, myślę, mogli stwierdzić, że na przykład gdybyśmy teraz mieli mieć jakiś objaw, to w pełni jesteśmy w stanie go przyjąć, powiedzieć, okej, okay, dobra, nawet
Nawet jakby jesteśmy sobie w stanie przyjąć to, że gdyby na przykład teraz pojawiła mi się jakieś takie, wiesz, otrucie czysto lękowe, nie wiem, i nie mogłem jakby w pierwszej chwili sobie tego olać, to dałbym sobie do tego też prawo. Tak, dokładnie. I wtedy automatycznie z czasem sobie już to możesz olewać i jest ok. Dokładnie, tak. Wiesz co, jeszcze o czym warto właśnie pamiętać w ogóle przy radzeniu sobie z zaburzeniem, to co mogę też powiedzieć od siebie, myślę, że to potwierdzi, że bardzo ważne jest doświadczenie, tak? Czyli tak jak mówisz, że myśli różne nie odchodzą z dnia na dzień. Jak ja sobie radziłem z tym, jak mi to schodziło, to właśnie przez doświadczenie. I tutaj podam przykład tego, że miałem myśli, że mógłbym komuś zrobić krzywdę, co mnie bardzo męczyło i to długo ze mną było, ponieważ się tego bałem, tak? To no właśnie to zaburzenie atakuje twoje, jakby takie mi się wydaje, najważniejsze rzeczy w życiu. Tak, rzeczywiście. Najważniejszych ludzi i wtedy masz takie myśli, że co by było, gdybyś taką najważniejszą osobę w swoim życiu skrzywdził, albo żebyś coś zrobił. I ja to pokonałem też po części taką racjonalizacją, ale po części tym doświadczeniem, że zacząłem sobie myśleć, że no tak, ale przecież miałem tyle okazji, żeby coś zrobić i przecież tego nigdy nie zrobiłem. Cały czas tylko się tego bałem i w którymś momencie zaskoczyłem tak logicznie, że to nie chodzi o to, że ja coś zrobię, tylko chodzi o to, że ja się tego boję, że coś zrobię, nie? I że od tego, od tej myśli, że coś może się wydarzyć do, nie wiem, zrobienia czegoś drugiej osobie, to jest po prostu przepaść. Dla mnie oczywiście sama myśl wywoływała lęk i od razu takie poczucie, że ja mógłbym, nie? Ale uświadomiłem sobie i doświadczenie poparło to, że nie, żyjesz sobie, dajmy na to, pół roku w tym zaburzeniu, masz pół roku takie myśli, czy to jest ileś tam dni, każdego dnia o tym myślisz i nigdy się nic nie wydarzyło. I wtedy zaczyna to jakby tak brać na rozum, nie? Że tak, jednak jesteś normalny, jednak uwierz w siebie, jednak jest wszystko okej z tobą, bo przecież się nic nie dzieje przez tyle dni, nie? Tak, ale też jakby ważnym jest to, żeby ogólnie nauczyć się też wyciągać wnioski z tego doświadczenia, bo jest też masa osób, które wiesz, już mają to przez x lat, cały czas jedno i to samo, ale cały czas idą za obawami, a nie za jakby weryfikowaniem rzeczywistości, nie? To no jest jakby właśnie tutaj problem. Tak. To jest właśnie, no, masz rację. Nie, więc jakby to jest też jakby coś, co jest tutaj, myślę, ważne, żeby też nauczyć się jakby trochę łączyć te kropki, bo w sumie odburzanie tego uczy w głównej mierze, żebyś jakby ty mógł też połączyć sobie, że okej, to jest myśl, to jest emocja, ona działa w ten sposób, takie są, wiesz, mechanizmy, schematy, zależności, nie? I już jakby jeżeli jakby jesteś w stanie sobie to połączyć, to wtedy wiesz, że już jakby idziesz o ten wyżej, wiesz, o ten level wyżej, nie? Dokładnie, tak. Także to też. Okej, okay, to mamy tutaj. Teraz pewnie śmieszne pytanie. To śmieszne zostawimy na koniec. Dobra. Przejdziemy sobie do co najlepsze. Czy tak jest? Na koniec idą najlepsze rzeczy. Czy w swoim zaburzeniu zmagałeś się ze stanami dezorientacji, czyli problemami z koncentracją i pamięcią? Jak sobie z tym radzić? Tak, oczywiście, ale to w takim najgorszym stanie lękowym, który u mnie taki już bardzo mocny lęk, który odczuwałem cały czas bez przerwy, no to nie trwało u mnie to aż tak bardzo długo, no bo wiem, że ludzie się z tym zmagają czasami latami. U mnie to trwało parę miesięcy. Oczywiście, że dla mnie to był koniec świata i ja myślałem, że z tego nie wyjdę i każdy dzień to był to po prostu klęska. Natomiast aż tak bardzo, bardzo długo to u mnie nie trwało. Więc myślę, że nie wiem, czy mógłbym tutaj się aż tak bardzo wypowiedzieć. Natomiast no po prostu no, trzeba wierzyć w to, że jakoś da się radę, ale jeżeli chodzi o tą dezorientację, to poczucie takie chyba właśnie, że nie masz na to wpływu, też bardzo pomaga. Ponieważ tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, bo kiedyś mi się to zdarzyło właśnie, mówię, wchodzę gdzieś do jakiegoś hipermarketu i w którymś momencie, nie to, że nie wiem, gdzie jestem, bo oczywiście zdajesz sobie sprawę tak logicznie, że wiem, gdzie jestem, kim jestem i tak dalej, ale tak naprawdę zaczyna mi się wszystko mieszać, tak? Czyli mam taką dezorientację
I wtedy chyba takie myśli, które dostawałem, dlatego też nie miałem tego aż tak mocno, to, że nie mam na to wpływu jednak, że muszę gdzieś skądś wyjść, tak? Że jednak wiem, że mam tą świadomość, że jestem w sklepie, że muszę gdzieś wyjść, że na przykład coś robię i że muszę to dokończyć. No podejrzewam, że pewnie jest masa osób, które miało to o wiele bardziej, że kompletnie nie miały sobie poradzić, że na przykład stanęły gdzieś w miejscu nie wiedziały, co robić, ale na przykład u mnie też bardzo się bałem tego, jak mnie ludzie będą odbierać, tak? Że ja coś powiem, że coś ze mną jest nie tak i że ktoś na mnie źle spojrzy, coś mi powie, że nie wiem, dostanę taką paniki przy drugim człowieku i on nie będzie wiedział, o co chodzi i to towarzyszył mi taki lęk, to ja bym mógł poradzić, żeby jednak to przełamać w ten sposób, żeby może z kimś pójść, do kogo ma się zaufanie, albo nawet jak masz taką dezorientację, to po prostu zaczepić kogoś. Ja wiem, że to jest może niewykonalne, może się dużo osób nie odważy, żeby ten, ale po prostu zapytać, nie wiem, jeżeli nie wiemy, gdzie trafić do drzwi, to przepraszam bardzo, przecież to nie jest takie złe pytanie, tak? Czy mogłabym pani powiedzieć, gdzie są drzwi, gdzie jest wyjście, albo gdzie jest toaleta? Na takiej zasadzie, nie? Nie wiem, czy to może komuś pomóc, bo wiem, że w takim stanie lękowym to samo to, że ma się gdzieś wyjść, to już jest strach, a co dopiero się do kogoś odezwać. No ale no być może. Na pewno, jak uwierz, kolejny element. Myślę, że jedynie może sobie to zastosować. Ja bym tutaj tylko dodał to, że taka dezorientacja i ogólne problemy z koncentracją i pamięcią ma praktycznie każdy, kto ma zaburzenia. No tak. Nie? To jest w sumie spowodowane tym, że no człowiek jest ciągle skupiony w 100% na tym, jak on się czuje, tak. Jakie ma objawy, jakie ma obawy, no więc siłą rzeczy jakby wiesz, mamy tylko jakby 100% uwagi, więc te 100% uwagi idzie praktycznie w pełni na to, więc gdy już jakby człowiek, wiesz, nie ma miejsca na nic innego, to jest właśnie dezorientacja, problemy z koncentracją, z zapamiętaniem sobie czegoś, bo wszystko inne jest mniej znaczące niż te rzeczy, z którymi się człowiek zmaga, nie? No to jest, dokładnie. W sumie jakby to jest taki standard przy zaburzeniach lękowych, tak więc oczywiście, że tak, plus również obniżanie temu wszystkiemu wartości, żeby ta uwaga mogła sobie stopniowo wyrastać, prawda, na tory życia. Nie? Mm-hmm. Znaczy, ja mogę tutaj dodać, że jeżeli chodzi o pamięć, to miałem takie coś, że bardzo właśnie przy bardzo silnym już lęku, bardzo silnych stanach, to ja do końca nie pamiętałem swojej przeszłości. W ogóle się nad, tak jak mówisz, nie zastanawiałem nad nią, ale jak czasami jakby coś mi przemknęło przez myśl, że czy mam sobie coś przypomnieć, to jakby ciężko mi było, nie? Ja niby wiedziałem wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, ale tak ciężko było mi pomyśleć, kiedy to było, czy to naprawdę się wydarzyło i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że też pomagało mi w takiej sprawności, w tym stanie właśnie takiej dezorientacji, braku pamięci i braku koncentracji, zajęcie się czymś. No ja na szczęście byłem w takim stanie, że mogłem pracować. Właściwie no w sumie to byłem w stanie, w którym nie mogłem pracować, ale walczyłem z tym. Powiedziałem sobie, że za wszelką cenę nie zrezygnuję z pracy, nie? Że to jest taki mój priorytet w tym całym zaburzeniu, żebym tylko, nie wiem, nie stracił takiego normalności, takiego normalnego życia i że ja muszę po prostu pracować. I pamiętam, że chyba ta praca, to, że musiałem pamiętać o czymś w pracy, to powodowało, że jednak no nie do końca urwałem ten kontakt z rzeczywistością, nie? I dlatego nawet osoby, które nie pracują, które tam, no to wyznaczcie sobie jakieś takie zadania, że muszę coś zrobić. Muszę na przykład pozmywać, wyprać coś. To mogą być takie podstawowe rzeczy, ale że muszę coś zrealizować od początku do końca, nie? Że bez przerwy, że pamiętać o tym, że nie wiem, wstawiłem pranie, muszę je wyciągnąć, muszę je wysuszyć, muszę je poskładać, nie? Jasne. I zróbcie to od początku do końca i tak właśnie coraz więcej takich zdań, to mi się wydaje, że też i zajmiecie sobie umysł i zajmiecie sobie też może no, chociaż na chwilę czas i że też poczujecie, że jednak jesteście w stanie coś zrobić, że to nie jest tak, że jesteście totalnie dezorientowani, bo ja na przykład przy najsilniejszych stanach lękowych byłem w stanie pracować mimo wszystko, nie? No tak. Oczywiście miałem tam umysł gdzieś indziej i w ogóle, ale byłem w stanie robić jakąś rzecz, więc podejrzewam, że dużo osób też jest w stanie takie podstawowe rzeczy po prostu zrobić i to też da taką siłę, że no to nie jest tak, że tylko jestem w tym stanie lękowym, takim stanie depresyjnym, że już odcięty, tylko że jeszcze coś tam robię. Dokładnie, jasne, że tak. Nawet,
nawet wręcz jakby w taki sposób mechaniczny, ale jesteś w stanie to zrobić, tak, nie? Bo tak, wiesz, gdzieś tak. Tam w głowie jesteś, ale jakby robisz sobie normalne rzeczy, więc tak, to jest myślę jak najbardziej fajna porada. Kolejne pytanko, jakie miałeś somaty i jak sobie z nimi radziłeś? Tam trochę już No, o tym no właśnie. Ale czy miałeś jakieś tam jeszcze inne? Trochę o tym mówiłem, ale takim podstawowym moim somatem to były bóle głowy. I bóle głowy tylko po jednej stronie, czyli po lewej stronie, albo z tyłu. Dla mnie to były nietypowe objawy. Teraz, jak już mam trochę więcej wiedzy, to wiem, że to po prostu od stresu są akurat w tych miejscach takie uciski, ściski, duże bóle, mniejsze bóle i tak dalej. Natomiast wtedy o tym nie wiedziałem, mnie to bardzo przerażało, dlatego że dla mnie, nie wiem, lewa strona ciała zawsze kojarzy się z sercem, z krążeniem, z jakimiś takimi. Teraz już nie, ale wcześniej tak sobie myślałem, że jak mi już boli z lewej strony, to już jest źle, nie? Taki miałem schemat myślowy. I pewnie dlatego mnie bolało właśnie z lewej. Natomiast najsilniejsze to były bóle głowy. Ale jeszcze jeżeli chodzi o somaty, to miałem właśnie ściski serca, nie wiem, takie migotania serca. Czułem, że bez powodu na przykład serce mi zaczyna mocno walić i rzeczywiście powiem, że jak sobie mierzyłem wtedy ciśnienie, to byłem w takich emocjach i w lęku i w strachu, że miałem podwyższone ciśnienie, podwyższony puls, czasami nawet bardzo wysoki puls. Kolejnym objawem to były takie dziwne skurcze, gdzieś na przykład w łydkach albo takie bóle, że coś mnie zakuło. Tylko to wszystko właśnie było przez to, że mój organizm już też tak reagował. Raz, że takie silne poczucie zagrożenia cały czas, strach. No wyobraźmy sobie właśnie na przykład jakby, nie wiem, wpuścić królika do jakiejś klatki, nie wiem, z wilkami, czy no po prostu jakieś zwierzę, które cały czas żyje w strachu, no to ono w którymś momencie też by miało takie, że serce mu wali, że nie wiem, że jakieś objawy. A my przecież żyjemy w zaburzeniu cały czas w strachu, cały czas jakby ta chemia też w mózgu jest zaburzona, która też mi się wydaje, że powoduje te różne właśnie bóle głowy, ściski, stresy. I teraz jak ja sobie z tym poradziłem? No to tak jak mówiłem, że pozwoliłem sobie na to, tak? Jak miałem taki najgorszy stan, że mnie już tak głowa bolała, że wiedziałem, że będę miał za 5 minut, nie wiem, ten udar, czy zawał, czy cokolwiek, to wtedy poszedłem na basen, nie? I od tego się zaczęło, że mi to zaczęło schodzić. Później, jak miałem takie nietypowe objawy, że na przykład, nie wiem, gdzieś mnie coś bolało przez jeden dzień, dajmy na to jakiś obszar pleców, co to takie typowo nerwobóle, teraz wiem, że były, bo to tak naprawdę często to są takie właśnie, się mówi, nerwobóle. A wtedy mi się wydawało, że nie wiem, że coś mi się bardzo poważnego dzieje. No to po prostu, jak już miałem więcej wiedzy i doświadczenia, to zacząłem to olewać, nie? Że jak mnie coś boli w nietypowym miejscu, to już to nie jest ważne, że dobra, to mi za, nie wiem, za dzień przejdzie. I jak zacząłem do tego tak podchodzić, to mi to przychodziło. A najdłużej mi się utrzymywały właśnie bóle głowy i takie bóle w oczu, takie jakby ściski w okolicach nosa, to po prostu nie zwracam na to uwagi, nie? Miałem tak na przykład, że taki nietypowy ból głowy gdzieś z tyłu mi towarzyszył przez 3 dni, ale ja doskonale wiedziałem, że to jest nic poważnego, tak sobie po prostu w myślach już ułożyłem, już miałem taki stan. I to po prostu przychodziło, nie? Gdybym się bardziej w to zagłębiał, to podejrzewam, że ten ból mógłby mi długo towarzyszyć. Jasne. Myślę, że tak, że jakby tutaj ważnym jest takie trochę odpuszczenie kontroli w sumie tego, nie? Tak, całkowite odpuszczenie kontroli, nie? No. Wyrzucanie właśnie tych ciśnieniomierzy, albo jeszcze inna kwestia, a propos migotania serca i nie wiem, ucisków serca, jeżeli ktoś ma, bo ja bardzo silnie odczuwałem właśnie takie uciski serca, to miałem jakąś, wtedy robiłem aktywność fizyczną, że na przykład jak mnie bolało serce, to szedłem biegać, nie? Okay. I potem takim doświadczeniem jakby wpływam na swoje myślenie, na swoją psychikę, że skoro przebiegłem, nie wiem, 4-5 kilometrów i dałem radę, to znaczy, że z moim sercem nic się nie dzieje. Dokładnie. No bo inaczej bym nie dał rady po prostu, nie? Gdzieś bym tam padł po drodze i tyle. Dokładnie. Ewentualnie może też jakby robić cokolwiek innego, typu poskakać sobie, pompki, brzuszki, cokolwiek, nie? Też. Ale tak, rzeczywiście, że po prostu dać sobie trochę jakby taką kontrę, nie? Że no skoro jestem w stanie to robić, no to
Skoro myślisz, że teraz masz zawał i że twoje serce już nie wytrzyma, czy tam głowa, no to porób coś fizycznie i no najwyżej padniesz. A podejrzewam, że nie, bo w zaburzeniu właśnie o to chodzi, że niby fizycznie nam, znaczy fizycznie nam nic nie dolega, tak? Tylko my coś czujemy. A gdyby było tak, że coś fizycznie jest z nami niedobre, to podejrzewam, że większość osób i tak, jeżeli ma obawy jakiekolwiek, to robi sobie badania. Bo większość osób o tym mówi, czy pisze, że mam na przykład bóle serca, czy kołacze mi serce i pójdę do specjalisty, zrobię sobie, nie wiem, tomograf, zrobię sobie cokolwiek, jeżeli chodzi o głowę, podejrzewam, że głowa to tak właśnie szczególnie też wpływa na ludzi, no to jak już jesteś przebadany i już masz takie doświadczenie, że nic ci nie jest, to po prostu uwierz w to, nie? I właśnie wtedy możesz siebie doświadczać jeszcze, wpływać na to doświadczenie, że, nie wiem, zrobić właśnie pompki, jak mówisz. I to wszystko razem no, powinno dać taki obraz, że jednak chyba nic ci nie jest, no bo skoro badania mówią, że jest wszystko ok, jesteś w stanie, nie wiem, podnieść ciężar, no to znaczy, że żyjesz, no. Dokładnie, to jest bardzo ważne, żeby jakby starać się wychodzić jakby z takiej roli, raz, że ofiary, a dwa, że również jakby z takiej hipochondrycznej postawy, nie? To no, jest tak. Najważniejsze właśnie poprzez nawet jakby takie trochę ryzykowanie, gdzieś tam po prostu człowiek, który też wypracowuje sobie charakter po tym kątem. Tak. Także tak, to jest też zdecydowanie, myślę, ważne. Okej, kolejne mamy takie pytanko z tymi procentami, jak ja je lubię. No, tak. Jakaś rada dla osób, które zatrzymały się na 95% odburzania. Ciekawe, skąd to wie? Aha. No tak myśli pewnie, że już tyle objawów minęło. Ale cztery. Tak. Znaczy, wiesz co, podejrzewam, że to jest tak, że na przykład minęło większość objawów, a została jedna myśl i się trzyma kurczowo. Tak. Albo jeden jakiś somat się trzyma kurczowo. Dlatego że człowiek myśli, że już prawie jest ok, ale to 5% jeszcze nie. Dokładnie. No ja bym dla tej osoby dał taką radę, tak jak mi ktoś kiedyś napisał, bo ja też byłem w takim stanie. Spakuj te 5%, czyli te objawy, które masz dzisiaj aktualnie, myśl lękową, nerwoból, nie wiem, jakiś inny cokolwiek i wrzuć go do tego wszystkiego, bo to też jest zaburzenie. To też podchodzi do tego tak samo jak do wszystkiego innego, czyli jak na przykład u mnie zeszło mi myśli takie dotyczące tego, że skąd się ludzie wzięli, skąd się wziął świat i w ogóle i to mnie straszyło, ale wpadała mi inna myśl, to po prostu ja tego nie przyjmowałem, że to też jest, mam tak samo do tego podejść, że to jest ten sam właśnie worek, że to jest ta nerwica, tylko myślałem sobie, zastanawiałem się nad tym, a czemu, skąd ja to mam, a czemu mnie to straszy, a o co chodzi w ogóle. Tutaj trzeba podejść do tego tak samo. Czy będziesz myśleć o tym, myśleć myśli filozoficzne, czy będziesz miał somat, czy cokolwiek innego, to wszystko to jest nerwica, tak? Czy to zaburzenie lękowe i po prostu olej to, no. Podchodź do tego jak do wszystkiego innego i te myśli też przepuszczaj, nie? Że niby czujesz ten strach, ale zacznij osłabiać te myśli. Tak, ja bym powiedział, że ja bym się na przykład też skupił na tych 95%, że zobacz, co osiągnąłeś, czy osiągnęłaś już 95%, jak ty mówisz, że nie mówisz procentów, ale to jest dużo, 95% już jest za tobą, już tego nie masz. Tak, to już jest dużo, oczywiście. Ja bym tutaj wręcz paradoksalnie też polecał samo to pytanie w sobie spakować do wora i sobie bardziej tak uznać, że będziesz samo to, że ja o to pytam, świadczy o tym, że ciągle gdzieś tam o to dbam. Nie? No tak. I jakby bardziej chodzi o to, żeby przestać o to dbać. Powiedz sobie nawet, okej, cieszę się, że jest teraz, jak jest teraz, a jak będzie, zobaczmy z czasem. Na przykład, nie? I rzeczywiście zaczynamy coraz bardziej obniżać jakby wartość objawom, obawom, myślom, analizom, nie? Bo to jest też w sumie jak ten pakiet lękowy. Także samo nawet to, gdy człowiek sobie myśli, kurta, mam 95%, jak bić te 5%, świadczy dalej o tym, to jest dla mnie takie ważne, takie istotne, muszę tym żyć. Tak, bo nadanie procentów już, nie? To już znaczy, że to już jest dla ciebie coś ważnego. Dokładnie. Jakby nie myślisz o tym, że tylko ci zostaw jeden objaw jakiś albo cokolwiek, tylko nadajesz tam może 5%, nie? No, tak, to już jakby więcej robi, nie? Dokładnie. To jest myślę też tutaj, wiesz, istotne, że ciężko jest to pojąć jakby takiej osobie, która jest w lęku, nie? Ale fakt jest taki, że gdy my rzeczywiście puszczamy kontrolę, to starajmy się to robić pod wszystko.
Nie? Czyli nie, Tak, że tak, tylko tak. to tak, ale to nie. Nie, wszystko. Jak Tak. leci. Już i tak były porobione różne badania, ileś tam już czasu zeszło, więc już też jakby życie danej osoby zweryfikowało, czy jest to coś warte, czy nie jest. Nie? Dokładnie. Też coś, co bym tutaj dodał. Okej, kolejne mamy takie pytanko, bardziej ciekawostka. No. Najdziwniejsze natrętne myśli, które miałeś. Słucham? Najdziwniejsze natrętne myśli, które miałeś. Najdziwniejsze natrętne myśli, które miałem. No ja miałem całe spektrum dziwnych myśli, najdziwaczniejszych, ale chyba to, co mi się najbardziej już teraz wydaje takie bardzo dziwaczne, to wiesz co, przyszło mi kiedyś na myśl a propos filozofii życia, czy ja trafię do nieba, czy do piekła, i jakby się ukierunkowałem w tym swoim zaburzeniu, że to zaburzenie to jest dla mnie kara za coś. Nie wiedziałem do końca też za co, ale że, no bo myślałem sobie, że pewnie coś złego zrobiłem i dlatego mam zaburzenie. Że to była taka myśl, oczywiście ja tak cały czas nie myślałem, ale to tak mi wpadło. I pamiętam, że zacząłem się zastanawiać nad niebem, nad piekłem i takie najbardziej chyba już odjechane swoje myśli, to jak to piekło wygląda, nie? Jak już mam tam zamieszkać, to czy tam jest lawa płynąca, czy jest tak bardzo gorąco, czy mnie będą w piekle gotować, w jakimś kotle, czy nie? I teraz to w ogóle, to jest totalny śmiech, ale wiesz, że mnie to strasznie przerażało, nie? Że na przykład, kurczę, tak gdzieś jakieś wyobrażenie piekła, to każdy może właśnie jakieś takie gorąco, że będzie gdzieś krzywda się działa, a przecież jak się komuś krzywda dzieje, no to człowiek się tego boi, nie? Tak. Więc to takie już totalnie gdzieś tam odjechane, ale to już było na takim poziomie gdzieś tam u mnie no nienaturalności, że mi to dosyć szybko też minęła ta myśl. Ale miałem takie, że się tak już bardzo zagłębiałem w tym swoim strachu, w tej nerwicy, od czego to mam, z czym to się wiąże, że doszedłem do jakiegoś właśnie, nie wiem, budowy piekła. Okej. No to rzeczywiście miałeś fajne myśli, ale fakt, że no. Wiesz, to jest jakby też taka kwestia dosyć istotna, że stan emocjonalny, a logiczne myślenie są dwie różne rzeczy i właśnie tak. W lęku, nie? Tak. Na przykład ty wiesz, że to jest w ogóle absurd, beznadziejny, bezsensowne, ale w ogóle to cię nie przekonuje ogólnie. Tak, tak. Wiesz, znaczy, wiesz co, teraz po prostu też jakby zmiana tej perspektywy, czyli jak ktoś ma takie myśli, nawet filozoficzne, coś jest, bo często też się to, bo w ogóle o, ludzie się bardzo boją śmierci, bo to każdego napawa strachem i stąd się bierze całe spektrum myśli dotyczących śmierci, co będzie po śmierci i tak dalej. No ale dla mnie teraz jest jedna tylko odpowiedź, tak? Ja się staram być takim człowiekiem no dobrym, ale czy ja mam też wpływ na to? No na dzień dzisiejszy nie mam. Na dzień dzisiejszy nie mam wpływu też na to, jak to wszystko wygląda, jak jest świat skonstruowany. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Nie mamy. Nie. Nawet nie mamy wpływu na to czasami, jak jest skonstruowany nasz komputer, tak, czy telefon. I po prostu, co trzeba w tym momencie robić? Olewać to. Nie mam na to wpływu, nie interesuję się tym, nie zaprzątam sobie tym myślami. Ktoś to inny wymyślił, to się na tym na przykład zna na moim smartfonie, jak on jest skonstruowany. Ja w to nie wchodzę, bo mi to nie jest potrzebne, nie? Dokładnie, tak. To ani nie jest, wiesz, potrzebne ci do życia, ani to nie twoja praca, więc tak... Dokładnie, dokładnie. Na co ci to, nie? A też jakby widzisz, tylko właśnie tutaj właśnie poruszyłeś bardzo ważny wątek. Chęć kontrolowania wszystkiego. To jest jakby myślę głupi taki problem, nie? A przede wszystkim chęć tego, że po prostu ja muszę wiedzieć wszystko. Czyli jakby nie dopuszczamy do niewiadomej, ogólnie jakby nie ma tej akceptacji chaosu. Nie? To jest to. A tak naprawdę ja miałem dokładnie to samo, że miałem dużą chęć wiedzenia, takiej wiedzy na temat wszystkiego. Zawsze mnie gdzieś coś zastanawiało, czego nie wiedziałem, jak to ugryźć, jak to jest zrobione, z czym to, do czego to połączyć. A teraz już czegoś takiego nie mam, że po prostu się nad tym nie zastanawiam. Nie? Dokładnie, właśnie. Kolejne pytanie. Czy są takie myśli bądź obawy, a co jeśli zaburzenie lękowe powróci i znowu będę na początku tej drogi? Tak? Znaczy, myślę, że taka myśl zawsze może przyjść.
I tak naprawdę nawet osoby, które nie mają zaburzenia, się przecież często zastanawiają, a co będzie, jak na przykład zachoruje na, nie wiem, na schizofrenię, tak? Bo widzą na przykład w telewizji program o schizofrenii, utożsamiają sobie, że to jest coś najgorszego, co może ich spotkać, gdzie tak, no, tak naprawdę nie jest, no ale dajmy na to, że ta osoba ma taki pogląd na tą chorobę i myśli sobie, i co wtedy będzie? Czyli, ale te osoby nigdy nie miały zaburzenia, tak? Czyli w każdym momencie może ci przyjść każda myśl, może ci przyjść, co mi jak zaburzenie wróci, co mi się stanie, nie wiem, co będzie, jak mi się coś zdrowotnie stanie. Tylko właśnie wtedy to jest to samo, że po prostu nie masz na to wpływu. Tak. A ja myślę, że jestem o tyle już gdzieś dalej, że ja przeszedłem to zaburzenie i już na dzień dzisiejszy mam też coś takiego, że przeszedłem to, wyszedłem z tego, więc nawet gdyby to mi wróciło, gdybym miał taki duży stres, gdyby ta moja chemia się też gdzieś znowu zaburzyła, ale przecież ja z tego wyszedłem, no to dlaczego miałbym drugi raz nie wyjść? Więc się w ogóle tego nie boję, nie zastanawiam się nad tym na dzień dzisiejszy. To mi nie zaprząta głowy, o tak, nie? Natomiast gdy się pojawiła taka myśl, bym sobie leżał wieczorem w łóżku i myślał o różnych sprawach, to na dzień dzisiejszy bym sobie pomyślał, no to jak przyjdzie, no to przyjdzie, no to będę się starał dalej walczyć, no. O to właśnie chodzi, że to już nie jest obawa, tylko to jest myśl, prawda? Czyli tak, tak. To się pojawi, to jest, bo wiesz, bo to jest jakby całym sednem sprawy. Ludzie często właśnie tego nie rozumieją. Sednem sprawy nie jest to, żeby gdzieś tam człowiek sobie mówił, że ja już nie mam prawa gdzieś tam jeszcze tak poczuć, tego odczuć, czy znowu jakby gdzieś tam zaburzyć się, bo w sytuacji, gdybym ja na przykład powiedział sobie, że ja nie mam prawa, to już bym miał nawrotów, bym już sobie zrobił 100. Dlatego ludzie nie mogą czasami wyjść, że ja się spotkałem kiedyś właśnie z taką osobą, w sensie gdzieś tam pisaliśmy, że mówiła, że 2 lata miała przerwę, nie? I że nie miała zaburzenia i że jej to wróciło i że ona właśnie to tak traktuje, że miała zaburzenie, potem nie miała, a potem, że znowu miała. No i ja, moja taka myśl do tego jest, że tak naprawdę tylko ci objawy gdzieś tam osłabły, ale to zaburzenie gdzieś tam miałeś, właśnie te obawy, cały czas o tym gdzieś myślałeś, bo to nie jest tak, że to jest, później tego nie ma i znowu wraca. Albo w drugą stronę, że nie miałeś właśnie takich mechanizmów jeszcze wyrobionych, żeby całkowicie z tego wyjść, tak? Czyli jeszcze trochę pracy przed tobą, ale ja bym się skupił, bo ludzie się wtedy skupiają, że to wróciło. A ja bym się skupił na tym, że jednak miałeś na przykład 2 lata, gdzie żyłeś w miarę normalnie, czyli już funkcjonowałeś w miarę okej, to teraz jeszcze troszkę tylko pracy przed tobą i prawdopodobnie całkowicie z tego wyjdziesz. Dokładnie, to jest prawda, tak? Plus nie ma jakby czegoś takiego, że coś tam sobie powróciło, tylko no my sami powracamy do tego, nie? Tak, więc jakby pod tym kątem właśnie, gdy są takie pytanie, to już jakby samo to pytanie świadczy o tym, że osoba jeszcze nie zrozumiała sedna sprawy. Nie? No, dokładnie. Gdy zaczynamy się tym martwić, że to wróci, no to siłą rzeczy wiemy, że to jest cały czas jakby dla nas takim słoniem wielkim, że ja chcę, jak wiesz, gdzieś jakby to pod dywan zamieść, prawda, uciec przed tym, no i wtedy automatycznie wiemy, że ten lęk ma cały czas powód do istnienia w sumie w tym, nie? Dokładnie. I wiesz, jeszcze zauważam, że czasami chyba ludzie jakby robią sobie ze swojego zaburzenia przyjaciela, że zaczynają go jakoś nazywać specyficznie, mówić, a to jest tam, nie wiem, mój taki, jak ty mówisz, słoń, nie? Mój tak, słonik tam atakuje mnie znowu i tak dalej. Wtedy, poczekaj, bo się podłączę lodowarkę. Spoko. I wtedy mi się wydaje, że ciężej jest z tego wyjść, bo ty się jakby już zaprzyjaźniasz z tym swoim słoniem, jakby nie chcesz go tak do końca puścić, nie? Cały czas o nim myślisz, nadajesz mu uwagę. To jest mój słonik i to jest taki mój przyjaciel, którego nie lubię, ale on jest ze mną. Dokładnie. O to chodzi, nie? Tak, więc zdecydowanie jakby zmiana tej postawy, jakby praca nad zmianą tej mentalności ogólnej, to jest, myślę, jakby taki klucz do ogólnego wyjścia jakby z tych stanów. Trwałego. Przede wszystkim. I potem mamy tak, ostatnie z pytań jeszcze przed tym śmiesznym, to mamy, dlaczego somaty ciągle wracają, skoro ignoruje je i nie nadaje im wartości? No czasami też mi się wydaje, że wracają, bo
No fizycznie jeszcze nie jesteś taki w 100% sprawny albo sprawna. I no, zaburzenie wpływa na cały organizm, tak? To jest cały układ nerwowy, więc nerwy mamy wszędzie. Mamy nerwy w każdym zakątku ciała. Poza tym być może też jest tak, no nie chcę tutaj powiedzieć, co to dla tej osoby znaczy, że nie nadaje uwagi. Jeżeli ty niby o tym nie myślisz, ale jakby gdzieś tam podświadomie cały czas myślisz, że a co będzie, jak to wróci, albo jak dostanę tego bólu, no to znaczy, że znowu mam ten somat. No to znaczy, że tak naprawdę cały czas w tym tkwisz. Ale też może być tak, bo ja też tak miałem, że już nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę to gdzieś puściłem i już machałem ręką, co będzie, to będzie, a na przykład bóle mi jakieś wracały, bo jeszcze mój stan fizyczny nie był taki w 100% dobry, w sensie ja odzyskiwałem też to zdrowie takie fizyczne przy tym zdrowiu psychicznym i na przykład właśnie, nie wiem, miałem stresujący dzień w pracy i znowu miałem jakiś somat, tak, typu ścisk w żołądku, ścisk w sercu, ból głowy i wtedy trzeba właśnie pomyśleć w ten sposób, przynajmniej ja tak myślałem, że właśnie, że mam to przez to, że miałem cięższy dzień, mam jeszcze jakiś stres, jestem po zaburzeniu, więc jeszcze troszkę musi minąć czasu, zanim mi to zupełnie ustąpi, ale już nie nadawałem temu takich obaw lękowych, nie? Że to, że mnie boli na przykład głowa, to już znowu, że coś tam mi się dzieje złego. Bardziej już wtedy byłem na takiej zasadzie uspokojenia, że to minie. I to mijało. Dokładnie. I tak jak mówisz zresztą też, że przecież właśnie jak jest układ nerwowe ciągle, prawda, w ruchu, no to siłą rzeczy, wiesz, ciało też musi sobie odreagować, więc nawet gdy już gdzieś tam, prawda, odpuściliśmy to wszystko, to i tak potrzeba jeszcze czasu na uspokojenie ciała, nie? Tak, dokładnie. Mogą być różne objawy, takie typowo właśnie z układu nerwowego. Tak. Także to jest też tutaj ważne. Okej, okay, teraz mamy właśnie to takie najlepsze z pytań. No to już czekałem cały czas na to. Widziałeś je? Nie, nie. Ja nie wiesz jeszcze, okej. Okay. No to słuchaj. Jak myślisz, gdzie nocą tu ptajesz? Gdzie nocą tu ptajesz? Pewnie tu pta w lesie. Tu pta w lesie. Chociaż powiem ci, miałem taką sytuację akurat tutaj, gdzie mieszkam, że przychodziła taka para jeży co noc właśnie i wyżerała karmę kotu. Także może też tak być. Dokładnie. Ale wiesz, co ci powiem, że takie śmieszne pytania to też jest pytanie tak naprawdę. Tak. Dlatego, że polecam, naprawdę polecam wszystko robić, co jest związane ze śmiechem, z radością, nawet jak ci się nie chce, jak jest cały czas w zaburzeniu. Ja nawet miałem taki stan, powiem ci szczerze, że nie mogłem oglądać telewizji, bo wszystko, co było w telewizji, nawet głupia reklama potrafiła mnie przestraszyć i po prostu w którymś momencie odstawiłem telewizor, ale czytam nawet filmy, ale potem stwierdziłem, że no nie chcę dać kolejnej jakby przestrzeni do moich lęków, więc znowu zacząłem to oglądać nawet na siłę. I bardzo polecam właśnie komedię, mimo tego, że czy jakieś, nie wiem, kabarety, kto co lubi, nie? Coś śmiesznego, albo jakieś, no wszystko, co sprawiało ci radość, co do tej pory, jak nie miałeś zaburzenia, robiłeś z uśmiechem na ustach, to rób to dalej, mimo że ci się nie chce. Że to naprawdę ma dobry wpływ, bo no nie wiem, dla mnie to takie różne śmieszne dowcipy, śmieszne memy, cokolwiek, co mi na chwilę chociaż dawało takie wytchnienie, to dla mnie było cenne. A z czasem też zauważałem, że właśnie dzięki temu czuję chociaż trochę spokoju, nie? A jak chociaż trochę poczujesz spokoju, to chcesz go potem jeszcze trochę więcej i jakby to też jest taki stan, że się zaczynasz uspokajać, nie? Sprawna, jasne, że tak, wiesz. Także polecam, naprawdę, wszystko, co jest, w ogóle też bardzo polecam, jeżeli macie bliską osobę, to żeby spędzać z nią czas, mi to właśnie też bardzo pomogło. Też takie fizyczny kontakt, w sensie przytulanie, głaskanie, bo nawet jak się boli na przykład głowa, dajmy na to, albo masz jakieś objawy, to czasami taki kontakt z drugą osobą, taki fizyczny, nie mówię tutaj o seksualnym, tylko taki bardziej, że poczujesz bliskość, poczujesz się dobrze z kimś, to naprawdę pomaga, to dużo daje, nie? Mi to bardzo dużo dawało. I pamiętam takie stany, że byłem
bardzo, bardzo zmęczony tą nerwicą. I to mi nigdy nie odpuszczało w tamtym czasie, że cały czas to miałem 24 godziny na dobę, ale tak sobie myślałem, że pomimo tego, że do końca tego nie czuję, że to jest dobre. Miałem takie poczucie, nie? Że to obejrzenie tego śmiesznego filmu, że właśnie jakiś taki wyjście do jakiejś osoby, z którą się dobrze czułem, porozmawianie chwilkę, to mi dobrze robi. I to rzeczywiście chyba jakoś też wpływało na to, że się odburzałem. Prawda, jasne, że tak. Przede wszystkim właśnie jakby takie wsparcie, które mamy, nie? Też jakby w takim wypadku, jeśli ono jest, to świetnie. Tak. Jeśli nie ma, to jak najbardziej można go też szukać, prawda, na odległość, czyli właśnie pod kątem, prawda, i tych grup, tych forum i tak dalej, jeżeli... Tak, prawda, i to jest super, co właśnie stworzyłeś, to powiem ci szczerze, że mi to też bardzo, bardzo pomagało i wiem, że wielu ludziom pomaga. Bo tak jak mówię, na przykład u mnie było tak, że ja mogłem liczyć na wsparcie, ale nie do końca na zrozumienie, tak? Czyli że no to druga osoba nie wiedziała do końca, z czym to się je, a to zrozumienie znalazłem gdzieś na forum, że mogłem z kimś popisać, że ktoś mi powiedział, ja miałem tak samo. O, w ogóle ludzie tak bardzo lubią zadawać pytania, bo też lubią dostać odpowiedź, że ja miałem tak samo, nie? To wtedy daje takie potwierdzenie, że tak, na pewno to jest nerwica, że nie wiem, że zaburzenie lękowe, że masz tak samo jak ja, a ty na przykład z tego wyszedłeś, o, to ja też mogę, nie? Dokładnie, tak, ja już wiesz. Pamiętam, jak byłem w swoim najgorszym stanie i właśnie wpadłem na to forum z zaburzeni.pl, bo założył je Wiktor z wtedy. I wiesz, już jakby samo to, że są tam właśnie ludzie, że rzeczywiście wiesz, masz to wsparcie, że już ktoś jest dalej, że ktoś tam jakby podał swoją historię, to było bardzo, bardzo takim ogromnym sobie wsparciem, tak. Bo doskonale wiemy, że w domu, prawda, czy ogólnie jakby, nawet jak się idzie do psychologów i tak dalej, tam nie ma tej wiedzy jednak, nie? Jakby to jest ten problem, który właśnie teraz mamy, że nie ma jakby skąd czerpać. I właśnie tak. Stąd się człowiek ciągle gdzieś tam, wiesz, jest ogrom ludzi, którzy uważają, że to już jest właśnie taka choroba, z tego się nie wychodzi, tak, że to jest emisja, tak. Wiesz, to jest właśnie problem tak duży. Przez to właśnie oni tkwią w tym przez lata, no bo jak można nie tkwić w czymś, jeżeli się nie ma wiedzy, nie? Dokładnie. Znaczy ja powiem, że mi na przykład terapia właśnie dużo dała i fajną miałem terapeutkę, że też mnie otworzyła na dużo fajnie. Rzeczy, ale jednak no, ona nie sprawiała, że mi ten lęk gdzieś mijał, nie? Ona nie sprawiała, że ja tak podszedłem do tego tak właśnie, dopiero jakby twoje filmiki i ta wiedza sprawiło, że wiedziałem, z czym to ugryźć, nie? Bo wiesz, jak masz strach w sobie i się boisz o różne rzeczy, a ktoś ci każe mówić o twoich relacjach z bliskimi, czy o twojej pracy, czy coś, to ty sobie myślisz, ale to jest moja praca, to są moje relacje. Co to ma wspólnego z tym, że ja teraz się boję? Czy pani na przykład, czy pan rozumie, że ja się boję i że to jest problem, nie? Ja jej nawet mówiłem, że... Ale czy pani sobie zdaje sprawę, z czym ja przychodzę, że ja czuję non-stop lęk? Ja nie chcę rozmawiać, znaczy ja mogę rozmawiać o czymś innym, ale proszę się skupić na moim lęku, nie? A ona mówi, nie, to tam, to minie, musimy najpierw wytłumaczyć, co tam ten. A to mi zabrakło właśnie tego, o czym ty mówisz. Pierwsze spotkanie to powinno być tak, że wytłumaczyć, z czym, skąd to się bierze, jakie są przyczyny, jakie są objawy, jak się z tego wychodzi w ogóle. I to by mi dało taki większy spokój, nie? Na pewno, już bym zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać, ale powiem ci, że na końcu powiedziałem właśnie mojej terapeutce, że właśnie no dużo mi dało to, że z tego wyszedłem właśnie takie forum i że takie filmiki i bardzo była zaskoczona, ale obiecała, że obejrzy. Więc może będzie czerpać wiedzę, słuchaj. Pozdrawiam ją serdecznie, jeżeli to ogląda. No ja też. Fajnie. Okej, Tomku, czyli jakby tutaj poruszyliśmy się to jakby wszystkie wątki, które były też z tych pytań. Czy chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć? Jakieś jakby takie swoje dać jeszcze słowo na niedzielę? Tak. Mam takie dwa słowa. No przede wszystkim na końcu chciałem Tobie podziękować. I to jest, mi się wydaje, że taki głos nie tylko mój, ale wiesz, jest masa pewnie ludzi z tego, co tam kiedyś, bo już bardzo dawno nie wchodziłem na jakiś tam forum czy ten, ale wiem, że to się liczy w tysiącach, gdzie ludzie gdzieś tam lajkują tą stronę, czy tam oglądają te filmy. Nie jesteś nawet w stanie sobie wyobrazić, ilu osobom pomagasz, więc ja jestem takim głosem, który może ci powiedzieć, że dziękuję bardzo za całą twoją pracę, bo mi się wydaje, że
bardzo, bardzo przynosi efekty. I nawet jeżeli ludzie nie wychodzą całkowicie z zaburzeń, to mi się wydaje, że im się dużo lepiej żyje dzięki tobie, dzięki twojej pracy. A drugi taki głos na zakończenie to to, że po prostu nie poddajcie się. Nawet jak tkwicie w tym zaburzeniu od lat i wydaje się wam, że nic się nie da z tym zrobić. Ja nie tkwiłem lata w tym zaburzeniu, u mnie to trwało może trochę krócej, ale ja miałem kilka miesięcy, czy nawet to było więcej niż kilka miesięcy, takiego stanu, że myślałem, że też z tego nie wyjdę, że to już jest do końca życia. A tak nie jest. Zawsze mi się wydaje, że jest nadzieja i po prostu trzeba się tego trzymać. No, jak się nie uda w ciągu miesiąca, dwóch czy nawet dwóch lat, to się nie poddajcie. No, po prostu starajcie się uspokajać i starajcie się właśnie słuchać tego, co mądrzejsi ludzie mają do powiedzenia, bo już gdzieś tam to przeszli i mi się wydaje, że wtedy no na pewno ten wywiad i jakby ja jestem przykładem na to, że można, tak? Że da radę z tego wyjść. Wydaje mi się właśnie, tak jak powiedziałem, że u mnie trwało to krócej ze względu na to, że trafiłem w odpowiednim czasie też na taką porządną wiedzę, nie? Więc jeżeli no już wy macie tą wiedzę, starajcie się ją pogłębiać, wdrażać, a na pewno przyniesie to skutki. To się bardzo oczywiście jakby cieszę, że wiesz, że dzięki tej wiedzy właśnie byłem w stanie sobie móc poradzić szybciej. Tym bardziej, że jakby moją taką misją główną teraz jest to właśnie, żeby nie było już jakby, znaczy inaczej, żeby było coraz mniej osób, które rzeczywiście tkwią w tym przez lata, właśnie dzięki temu, że jest ogromnie jakby teraz dużo różnych materiałów, nie? Które po prostu można sobie jakby trafić szybciej, bo fakt jest taki, że większość tych osób, zresztą w sumie wszyscy w sumie, wszystkie te osoby tkwią w tym przez lata przez jeden główny powód. Brak wiedzy, brak zrozumienia i brak pracy. Ten właśnie w tym kierunku, w którym warto na zamysł. Ja też tak myślę. Natomiast no, wiem, że no, są takie osoby, które gdzieś tam właśnie tkwią przez lata. I mogę też powiedzieć, że gdybym ja tak nie podszedł do tego też nawet trochę zadaniowo, że jednak staram się wdrożyć to wszystko, to podejrzewam, że też bym dalej był w tym zaburzeniu. Więc mogę gdzieś tam się utożsamiać z tymi osobami, które też tkwią przez lata, tak? Bo gdyby nie to wszystko, co się gdzieś tam poukładało, zadziało i że gdzieś tam wszedłem i kliknąłem i zacząłem pogłębiać tą wiedzę, no to podejrzewam, że teraz byłbym dalej w tym samym swoim lęku, nie? Dokładnie, dokładnie, właśnie. Super, Tomku, w takim razie ja ci bardzo serdecznie. No ja tobie też bardzo dziękuję. Myślę, że na pewno pomogłeś wielu ludziom teraz, którzy właśnie gdzieś tam, wiesz, będą się mogli z tobą zidentyfikować i przede wszystkim będą mogli znowu coś sobie wynieść z kolejnego odcinka tej serii. Jasne. Dzięki bardzo i życzę ci powodzenia w dalszej pracy. Ze mną. Dzięki bardzo również. Trzymaj się w takim razie. Do następnego razu. Gdzieś tam. Na razie. Hej. Hej.